Siewcy prawdy. Dobry wieczór, witam serdecznie, Bogdan Morkisz, Siewcy Prawdy. Dzisiaj jak co niedzielę o 20:00 moim gościem jest Leszek Szostak, już nie z Wrocławia, ale z Kanady. Pozdrawiam z Vancouver. Tak, ja zanim zaczniemy, to tylko chciałem wam powiedzieć, bo tutaj wiem, że dużo sympatyków Leszka jest, ale no mamy niezwykłego gościa w środę o godzinie 20:00 i chciałem wszystkich was bardzo zachęcić do oglądania. Po raz pierwszy publicznie wystąpi na, w ogóle publicznie pokaże swoją twarz i pokaże swój głos, pan Dariusz Neyman, którego bardzo dobrze znacie z Facebooka, z jego mnóstwa wspaniałych wpisów.
To jest prawnik prześladowany przez system, który ma naprawdę wiele rzeczy do opowiedzenia i mnóstwo szczegółów i faktów. I jak znacie Dariusza Neumana z tych jego postów, na pewno wiem, że będziecie uczestniczyć w audycjach z Dariuszem Neumanem. Mam nadzieję, że będzie cała seria audycji z Dariuszem. No, będzie to gruby temat. Ale dzisiaj już przechodzimy do tego, co Leszek ma nam do powiedzenia. Wiem, że Leszek dzisiaj przygotował dużo materiałów i no już nawet nie chcę zabierać mu tutaj czasu, bo zobaczymy, czy się wyrobimy w tych dwóch godzinach. Oddaję ci, Leszku, głos. Zapinamy pasy. Tak dzisiaj jest. Wyjątkowo, to znaczy nie twierdzę, że to jest najlepsze moje wystąpienie u ciebie, ale ponieważ byłem zmotywowany nieobecnością kiedyś tam wcześniej i radio tutaj, więc stwierdziłem, że trzeba coś sensownego zrobić. Czasem niestety nie jest to taka mowa konkretna. Może zacznę od tego, że większość z nas zauważyło, że mamy rocznicę 84. ataku Związku Sowieckiego na Polskę. Dla wielu oczywiście jest to temat, który działa jak czerwona płachta na byka dla antyrosjan, antyputinowców. Jest to zdecydowanie bolesne przypomnienie, że Polska jest, była i zostanie w tej strefie zgniotu. Zawsze była atrakcyjnym celem naszych tak zwanych sąsiadów, którzy bardzo szybko zamieniali się we wrogów, wykorzystując naszą oczywiście słabość polityczną. Polacy tutaj historycznie udowadniali, że poprzez rozłam wewnętrzny, słabą politykę zagraniczną byli łatwym kąskiem właśnie dla krajów ościennych. No, pakt Ribbentrop-Mołotow po raz kolejny udowodnił, że nikomu nie można ufać. No ale polityka wrogów na każdej granicy też nie prowadzi do bezpieczeństwa. Dzisiaj oczywiście mamy tego koronny przykład. Jesteśmy praktycznie skłóceni ze wszystkimi naszymi tak zwanymi sąsiadami ze wschodu, z wyjątkiem oczywiście Ukrainy, Białoruś, Rosja, ale też nie najlepszych stosunkach z północą, a Bałtyki, Republiki Bałtyckie przecież też nie są wielkimi fanatykami Polski, tam historyczne oczywiście właśnie między Litwinami, Polakami, no ale też oczywiście Czechy, Słowacja, z Węgrami już oczywiście jesteśmy na pięku, nie mówiąc o Unii Europejskiej, Niemcy, żądanie odszkodowań wojennych i tak dalej. Także nie ma chyba kraju poza Stanami Zjednoczonymi, z którymi oficjalnie jesteśmy przyjaźni, no chyba że popatrzymy na KO i ich, że tak powiem, taki już nieukrywany związek czy przyjaźń z Niemcami. Także tutaj polityka takiej alienacji Rosji, naszego najsilniejszego sąsiada za wschodnią granicą, który może, słyszałem takie pogłoski, może zerwać stosunki z Polską, a także z Unią Europejską. Wiemy, że personel dyplomatyczny jest praktycznie okrojony do minimum. Może prowadzić do dalszej eskalacji napięcia. Ja nie mówię tylko o tej wojnie, ale w ogóle, bo przecież patrzymy i musimy patrzeć na politykę zagraniczną w kontekście globalnym i długoterminowym. Nie możemy tylko patrzeć przez pryzmat tej wojny zastępczej. Dzisiaj słyszałem też, ktoś mi napisał, że podobno rosyjskie samochody nie mogą wjeżdżać do Polski. Od dzisiaj. No więc przypadek, że 17 września, oczywiście wprowadzenie takiego idiotycznego przepisu, kiedy przez granicę z Ukrainą przyjeżdżają samochody ze wszystkim, łącznie z bronią i nielegalną kontrabandą, kiedy w tym momencie ludzie oczywiście, którzy nienawidzą Związku Sowieckiego, no i słusznie, dzisiaj oczywiście przymykają oko, czy udają, że nie słyszą takich drakońskich ograniczeń dla obywateli rosyjskich. Wyobraźmy sobie, że polski rząd został znienawidzony przez Unię Europejską, bojkotowany, nagle Polacy nie mogą wjeżdżać do krajów Unii Europejskiej, na przykład do Niemiec czy do Belgii, Francji. Ja akurat tam się nie wybieram, ale dla wielu Polaków byłby to duży cios. Teraz może powiem chwileczkę o Rosji, Północnej Korei w kontekście Ukrainy, a nie tylko. Kim Jong-un pojechał do Moskwy pociągiem. Wiemy, że on nie lubi latać. Wiadomo, że ma paranoję, że ten samolot nie doleci. Nie tylko on. Północna Korea i Rosja, wiemy już od wielu miesięcy, jeśli nie od lat, że zacieśniają współpracę. Północna Korea jest krajem potrzebującym w każdym zakresie. Północna Korea sprzedaje broń za żywność generalnie. Jest to kraj głodujący,
znamy historię, przerażające historie o tym, jak tam ludzie muszą niestety przeżyć. Spekulacja, że Północna Korea wyśle żołnierzy na Ukrainę, została ostatnio wyśmiana właśnie w tym spotkaniu Putina z Kim Jong-un, który chwali się, że, znaczy Putin chwali się, że już ma prawie 300-tysięczną armię. Pozostając przy Ukrainie, trzeba też wspomnieć, że ataki dronów miały miejsce na stocznię rosyjskiej floty na Krymie. O tym oczywiście mówiliśmy wcześniej w kontekście blokowania, próby blokowania, czy wręcz udanego blokowania w pewnym momencie satelit Starlinku przez Elona Muska nad Ukrainą, żeby zapobiec właśnie eskalacji, czyli de facto konfliktowi nuklearnemu. Zachód oczywiście milczy, nie temperuje Żeleńskiego, przecież wiadomo, że jest to kompletna wariacja. Natomiast Ukraina eskaluje tę wojnę zdecydowanie poza celem na Donbasie czy Lugańsku. Jest to cel Żeleńskiego. Wiadomo, że nie on decyduje o losach tej wojny, ale być może jest to elementem tej doktryny wojennej Stanów Zjednoczonych, o czym za chwilę. I właśnie w tym kontekście oglądałem ostatnio wypowiedź emerytowanego pułkownika McGregora, który często jest cytowany, zresztą oglądany. Zresztą on ma bardzo ciekawe i takie trzeźwe podejście do tej wojny, nie ukrywa żadnych tych faktów. Więc on u Carsona, Takera Carsona powiedział, że Stany Zjednoczone nie mają więcej sprzętu do wysłania na Ukrainę. Broń jest stara i łatwa do zniszczenia, bo emituje duże pole termiczne z uwagi na to, że jest to stara technologia. Tutaj mówił o pewnych czołgach, które wykorzystują jakieś tam silniki z jetów i tak dalej, które mają temperaturę 1000 stopni, w związku z czym są bardzo łatwo wykrywalne przez satelity. W związku z czym muszą się non-stop przemieszczać. Problem polega również na tym, że te czołgi zużywają tyle paliwa, że wystarcza im tylko go na około 8 godzin przemieszczania się, gdzie na przykład nowoczesne czołgi w nowej technologii mogą być w ruchu przez 24 godziny. Te czołgi również mają inną charakterystykę, że nieważne czy stoją, czy jadą, dalej zużywają paliwo, bo muszą być cały czas, jeden silnik musi być w ruchu. Także tutaj mamy absolutną sytuację idiotyczną, dlatego że Rosja oczywiście jest uzbrojona po zęby, prawdopodobnie najlepiej z całej historii Rosji, dużo lepiej uzbrojona niż za czasów zimnej wojny. Ukraina do tej pory straciła około 500 tysięcy żołnierzy. Myśmy spekulowali między 500 a 750. McGregor uważa, że na pewno 500 tysięcy, jeśli nie więcej. Ma też, jak mówiłem wcześniej, około 50 tysięcy żołnierzy, którzy mają przynajmniej dwie kończyny amputowane, czyli mówimy tutaj o generacji ludzi, którzy są zmasakrowani przez wojny. Widzieliśmy to w przypadku Wietnamu i tak dalej. Widzieliśmy przede wszystkim ludność cywilną w Wietnamie czy Korei, którzy przez całe życie byli ofiarami wojny. Ukraińcy masowo, według McGregora, poddają się Rosjanom, ponieważ jest dużo rannych i dalsze stawianie oporu powoduje, że po prostu umrą, nie przeżyją oblężenia. Rosjanie natomiast, według McGregora, traktują ich bardzo dobrze, dalej traktują ich jako ofiary tego konfliktu, mówią praktycznie wspólnym językiem, dają im opiekę lekarską, co oczywiście stymuluje dalsze poddawanie się. Także tutaj mamy takie właśnie ciekawe, taką ciekawą sytuację, że morale ukraińskich żołnierzy spada z wielu względów. Bo jeden, oczywiście nie mają sprzętu. Dwa, że już czują, że ta wojna nigdy się nie skończy. Że trzy, na pewno zginą. I jedyne i najlepsze, co mogą zrobić, oddać się w ręce Rosjan, przeżyć i poczekać, aż to wszystko się jakoś zakończy. Słowem, Stany Zjednoczone nie mogą wygrać tej wojny w sposób konwencjonalny. Nie wyślą tam też swojej armii, która wyszkolenie w bitwie i morale jest gorsze według McGregora niż w latach 70. pod koniec wojny w Wietnamie. Wiemy, jak ta wojna się zakończyła. Oczywiście nieproporcjonalna ilość ofiar. Amerykanie stracili tam około 30 tysięcy żołnierzy, 40 tysięcy. Tutaj mówimy o setkach tysięcy, także jest to kataklizm w porównaniu z Wietnamem. Natomiast oczywiście Amerykanie przegrali tę wojnę nie tylko militarnie, ale było to fiasko polityczne, dyplomatyczne, oczywiście plama na honorze i do dzisiaj liżą z tego powodu rany. No dzisiaj prawdopodobnie wygląda na to, że ta historia się powtórzy, aczkolwiek Amerykanie jeszcze oficjalnie
tam nie weszli ze swoimi żołnierzami. Jedynym wyjściem według Mnangagwa jest użycie taktycznej broni nuklearnej, która, znaczy nie wyjściem w sensie sugestią, że Amerykanie powinni to zrobić, tylko że podejrzewa, że Amerykanie będą kierowali się w tym kierunku. I to może wymusić na Putinie reakcję, no i otwarty konflikt z NATO. Być może jest to częścią tej amerykańskiej agendy. Gramy tutaj w pokera nuklearnego, duży blef oczywiście ze strony amerykańskiej. Putin unika tego konfliktu, otwartego konfliktu z NATO. Wiadomo dlaczego, dlatego że on tam nie poszedł po to, żeby walczyć z NATO czy przejąć całą Ukrainę. Poszedł, żeby upomnieć się o mniejszość rosyjską, która przez wiele lat była tam szkalowana, niszczona, zwalczana, mordowana. Według Mnangagwa taki ruch, użycie broni nuklearnej przez Ukrainę, na którą już dzisiaj wiemy, że z Wielkiej Brytanii dostarczone są pociski przeciwpancerne z tak zwanym zubożonym uranem, może doprowadzić do tego, że Rosja pojawi się u granicy Polski. Ja nie widzę tej strategii wojskowej, jak to miało się rozwijać, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z taką wojną, powiedzmy, rakietową, w związku z czym jakiś jest sens przemieszczać rosyjskie wojska, ale podejrzewam, że tutaj możemy mieć do czynienia z przesunięciem właśnie tych wyrzutni rakietowych i tutaj mamy potencjalne pole bitwy między Rosją a Unią Europejską chociażby, ponieważ pociski z granicy polskiej rzeczywiście mogłyby się przedostać w stronie właśnie Europy Zachodniej bardzo szybko. No oczywiście nie zapominajmy tutaj o drugim froncie rosyjsko-amerykańskim. No ale to jest taki scenariusz, który ja osobiście uważam jest no, katastrofalny, do którego najprawdopodobniej nie dojdzie, aczkolwiek zawsze jest miejsce na szaleństwo. Tutaj tym szaleńcem oczywiście jest Zełenski, który jest taką dziką kartą, który prawdopodobnie też by tą wojnę chciał już zakończyć i spokojnie korzystać z owoców swojej przestępczości, korzystać z tych pieniędzy, z tej kasy, którą nakradł, czy jego koledzy. Zełenski przyjeżdża do Waszyngtonu. Jeszcze jeden etap próby wywarcia presji na Bidena. Biden musi rozegrać kwestię ograniczenia pomocy militarnej i finansowej dla Ukrainy w świetle tej sytuacji, którą dzisiaj mamy na Tajwanie, gdzie jest percepcja, że wycofanie aktywnego wsparcia dla Ukrainy może wysłać sygnał, że USA porzuci Tajwan i nie stanie na drodze przejęcia Tajwanu przez Chiny. Tajwan jest chiński, symbolicznie tylko jest niezależnym krajem, no ale wiemy, co na Tajwanie jest, jak ważny strategicznie Tajwan jest dla Ameryki. Chodzi tutaj właśnie o półprzewodniki. Ameryka jest oczywiście kolosem na glinianych nogach. Tutaj zdecydowanie doprowadziła się do sytuacji podbramkowej, kiedy właśnie takie małe kraje są dla nich bardzo krytycznie ważne, chociażby w budowaniu uzbrojenia, ponieważ wiemy, że wiele tych komponentów trafia do broni amerykańskiej. A w tym właśnie Tajwanie tylko 30% Tajwańczyków wierzy, że USA wyśle żołnierzy na Tajwan w reakcji na inwazję Chin. Moim zdaniem ten procent jest zero. Amerykanie nie wysłaliby tam żadnych żołnierzy. Oczywiście możemy tam widzieć jakieś manewry, marynarki wojenne i tak dalej, natomiast Chiny, szczególnie z pozycji kraju dominującego i w swoim własnym elemencie, w swoim własnym nalądzie, że tak powiem, są w stanie odeprzeć jakiekolwiek próby agresji ze strony Stanów Zjednoczonych, więc jedyna walka, która miałaby sens, to jest wymiana pocisków. Tutaj oczywiście mówimy o kataklizmie zagłady naszej planety. Wchodzimy, zresztą będąc na temacie Chin, warto wspomnieć, tutaj odszedłem troszkę od tematu tej wojny, ale ona gdzieś tam może się jeszcze powtórzy. Chiny już ogłosiły małpią ospę. Małpia ospa, która oczywiście tam zwierząt jest sporo i mamy do czynienia z tymi mokrymi targami, natomiast już jest sugestia, żeby małpią ospę traktować jak modną chorobę sprzed ostatnich 3 lat. Czyli co? No ten sam zamordyzm, QR kody, który nigdy z Chin nie wyszedł. Zresztą był tam dużo wcześniej, zanim myśmy o nim usłyszeli. Natomiast stanowi to dowód, że początek skandemii już jest za rogiem. Wcześniej mówiliśmy o nieobecności Chin na G20. W Indiach o tym policzku dla Bidena
który jeszcze raz przypomniał nam, że Chiny i BRICS przede wszystkim zdecydowanie dominuje ten układ sił geopolitycznych, ekonomicznych, no i militarnych, bo jak połączymy potęgę militarną Chin i Rosji, ale Indii, potęgi militarne, Pakistanu prawdopodobnie, no to tutaj Ameryka i Unia Europejska to przecież jest to pikuś. Putin i Rosja generalnie nie boją się już sankcji i wyjdą zdecydowanie zwycięsko z tej izolacji geopolitycznej. Wiemy, że głównym motorem tego procesu sankcji są Stany Zjednoczone, natomiast tutaj mamy zdecydowanie niechęć ze strony tych głównych, największych krajów Unii Europejskiej, Niemiec i Francji, w związku z czym tutaj wygląda to, że Stany muszą zrobić coś absolutnie wariackiego, żeby kontynuować ten proces wojny zastępczej. Teraz tylko wspomnę dwie rzeczy o krajach afrykańskich. To jest dość ciekawe, bo to generalnie ucieka ludzkiej uwadze, szczególnie w Polsce, gdzie wszyscy są tak skoncentrowani na nadchodzącej maskaradzie wyborczej. Mianowicie Libia i Maroko. Słyszeliśmy o powodzi w Libii. Wiemy, że za Kaddafiego system wodny był bardzo dobrze rozwinięty. Kaddafi w ogóle był, pomimo opinii kolokwialnej, był bardzo dobrym władcą tego kraju, dlatego został zniszczony. Natomiast dalsze pogrążenie w chaosie tego kraju jest oczywiście jakimś tam elementem dalszej presji na kraje północnoafrykańskie, żeby dalej kontynuować migrację. Mieliśmy oczywiście trzęsienie ziemi w Maroku, które można powiedzieć jest aktem boskim, a może niekoniecznie. Wiemy, że trzęsienia ziemi również w jakimś sensie mogą być wywoływane. Maroko nie jest jakimś strategicznie ważnym krajem, może być również dość izolowanym, jak na przykład Algieria może też tak skończyć, ale oczywiście to jest wszystko jakimś tam ciągiem wydarzeń, które generalnie powodują, że Libia, Maroko, praktycznie Tunezja, która zmaga się ciągle z problemami ekonomicznymi, byłem tam niedawno, no oczywiście jedynie Egipt jak gdyby wyłamywał się z tego niechlubnego ciągu, że tak powiem, pogrążania tych krajów w depresji ekonomicznej, a w tej chwili już można powiedzieć w jakichś kataklizmach geograficznych. Także tutaj mamy do czynienia z tą migracją z Afryki Północnej, mamy oczywiście nieustającą migrację z krajów Bliskiego Wschodu, no i oczywiście wiosnę ludów, największą migrację, którą Europa widziała od czasu II wojny światowej, migrację z Ukrainy. Niger, ciekawostka, kiedyś mówiłem o tym troszkę więcej, porwanie ambasadora Francji. Francja, wiadomo, i Stany Zjednoczone w obecności 10 tysięcy żołnierzy praktycznie straciły swoje wpływy w południowo-zachodniej Afryce. Oczywiście Niger to tylko wierzchołek góry lodowej. Burkina Faso, Mali, Uganda, potencjalnie Kongo już przeszły na stronę Chin i Rosji. Grupa Wagnera, z tego co wiemy, w dużej mierze jest wykorzystywana przez lokalne reżimy do ochrony. Rosja i Chiny eksploatuje Afrykę już od dawna, a teraz jest zdecydowanie dominującym aspektem. Tam oczywiście nie mamy do czynienia z indoktrynacją polityczną czy religijną, w czym Amerykanie byli tacy dobrzy. Nie byli i nie są też tacy opresyjni jak kolonizatorzy europejscy, tacy jak Belgia chociażby czy Francja. Teraz dwa słowa o Unii Europejskiej. Wiemy, że Unia Europejska odblokowała eksport zbóż z Ukrainy. Polska oczywiście przez wybory tutaj mocno protestuje i z tego co wiemy jednostronnie będzie kontynuować tą blokadę, aczkolwiek już ktoś wysłał na Facebooku zdjęcia z północy Polski, kiedy te wagoniki równiutko sobie tam jadą, także tutaj oczywiście mamy do czynienia ze ściemą wyborczą. Węgry konsekwentnie, polityka Orbana dalej będzie blokować, będą blokowały to zboże. Rumunia również rozważa taki koncept. Ukraina paradoksalnie sprzedała więcej zboża w Europie w tej chwili, w tym okresie wojennym niż przed wojną, także tutaj jest jakaś tam rekompensata za ograniczenie eksportu zboża do Afryki, kosztem oczywiście rolników w Unii Europejskiej, także nie tylko emigracja rozpieprzyła Unię Europejską, ale oczywiście zniszczenie lokalnej produkcji żywności. Pamiętajmy, kto chce albo już jest we wschodniej Ukrainie, jeśli chodzi o koncept przyjęcia ziem rolnych, oczywiście mamy do czynienia tutaj z BlackRockiem i tak dalej. Teraz wchodzę na mój, może nie ulubiony temat, no ale muszę zacząć mówić o Stanach Zjednoczonych, no bo przecież dzieje się.
Początek mamy formalnego dochodzenia kongresu w sprawie impeachmentu Bidena. Impeachment dla tych, co nie znają angielskiego, to jest takie bardzo specyficzne słowo, którego nie ma polskiego ekwiwalentu. Jest to postawienie stanu oskarżenia w stosunku do prezydenta. Impeachment może być również w stosunku do senatora, kongresmena, także czy kongres kobiety. Ogłoszone zostało przez szefa większości republikanów McCarthy'ego. To jest taki, on jest taki republikanin, jak ja jestem Francuz. Natomiast nie miał żadnego wyboru, bo był pod presją tak zwanych prawdziwych konserwatystów, jeszcze takich kilku tam jest. Dalsze zwlekanie mogłoby kosztować go jego urząd, a on tego nie chce oczywiście stracić. Po 9 miesiącach spekulacji, bo już od tylu przynajmniej miesięcy mówiło się o tym, a przecież dochodzenie w sprawie Huntera Bidena trwa już 5 lat. Po 9 miesiącach spekulacji i blokowania przez media, oczywiście głównego ścieku, Wydział Sprawiedliwości oraz wszystkie organy śledcze, takie jak FBI, CIA, czy nawet Wydział Podatków, tak zwany IRS, proces się rozpoczął. Natomiast nie jest to sam proces, że tak powiem, który zdeterminuje przyszłość Bidena, bo muszą najpierw zdecydować, czy rzeczywiście będą go oskarżać. Na początku jest to badanie sprawy, czyli znowu badanie, badania, badania. No jakby przyszło do głosowania, wiadomo, że Biden nie będzie skazany, będzie uniewinniony, bo Republikanie nie mają wystarczającej liści głosów. Natomiast oczywiście sprawa po kongresie musiała pójść do Senatu. W Senacie oczywiście przewagę mają tak zwani demokraci, w związku z czym sprawa zdechnie śmiercią naturalną. Jeśli oczywiście Biden nie umrze śmiercią naturalną wcześniej. A teraz mamy wybory. Kontynuujemy sprawę wyborów. Trump ostatnio wystąpił na takim bardzo ciekawym zgromadzeniu pod tytułem Koalicja Wiara i Wolność, Faith and Freedom Coalition. Bardzo konserwatywne i oczywiście sama nazwa wskazuje, że dużo ma wspólnego z tymi podstawowymi konserwatywnymi wartościami. Trump, oglądałem go, jego wystąpienie. Wiadomo, że czytał z telepromptera, ale rzeczywiście bardzo był skoncentrowany, zdeterminowany. Cały czas promował swój program polityczny i prezentował go tak jak prezydent, nie walczący o powtórny wybór, a nie jak aspirujący kandydat, tak to robił w 2016 roku. Wtedy, że tak powiem, był bardzo emocjonalny, schodził z tropu i no, robił jakieś tam swoje chucpy. Natomiast teraz był bardzo prezydencki. Oczywiście ma miażdżącą przewagę wśród kandydatów republikanów, nawet 50% nad następnym DeSantisem, następny w kolejności. 10% przewagi ma nad Bidenem, to mówimy tutaj wśród zdecydowanych wyborców. To są statystyki, które może dla Polaków nie są tak ważne, ale bardzo ważne dla tych, którzy śledzą te wybory blisko, tak jak ja. I 20% przewagi nad tak zwanymi niezdecydowanymi, tak zwanymi swing voters. Dlaczego oni są tacy ważni? No bo oni generalnie determinują w normalnych warunkach, nieoszukanych, kto wygra prezydenturę, ponieważ kraj generalnie jest zawsze podzielony prawie że równo po połowie, natomiast powiedzmy 40-40 za i przeciw, natomiast te 20% nagle podejmuje decyzję, że będzie głosować na tego czy tamtego. I teraz tu jest sytuacja bez precedensu, bo jeszcze niedawno Biden miał 10% przewagę nad Trumpem, a w tej chwili Trump ma 20%, czyli Trump, że tak powiem, odrobił 30%. Pomimo tego, że oczywiście jest oficjalnie prawie że już kryminalistą, prawie że już skazanym, prawie że pewne, że gdzieś tam ktoś zakłada, że na pewno wyląduje za kratami. Także tutaj pomaga rzeczywiście Trumpowi ta propaganda, może nie tyle propaganda, ale informacja, że jest osobą prześladowaną politycznie i jako kandydat na prezydenta pierwsza poprawka w Konstytucji, tak zwana wolność wymowy, prawo do powiedzenia się, szczególnie dla kandydata na prezydenta jest szczególnie chroniona w Konstytucji amerykańskiej jako wyjątkowo szczególnie ważna. Teraz mamy tutaj ciekawy precedens Narodowego Demokratycznego Komitetu, czyli tej Komitetu Demokratów, który w tajemnicy podobno zdecydował, że Biden będzie kandydatem demokratów na 2024 rok w kompletnym ignorowaniu procesu tak zwanych primaries, czyli tego
procesu selekcyjnego, w którym Trump teoretycznie jest w tej chwili zaangażowany, kiedy mamy kilkunastu republikanów startujących o nominację partii republikanów. Tutaj demokraci podobno zdecydowali już, że nie będzie żadnego kontrkandydata. Teraz oczywiście jest to nie do końca prawdą, ponieważ to, co powiem później, świadczy o tym, że być może nie do końca, ale przynajmniej parę miesięcy temu taka decyzja została podjęta. Teraz Robert Kennedy Jr., który jest najbardziej charakterystycznym i ciekawym takim no, charakterem tutaj, no bo jest demokratą, grozi, że odejdzie z partii demokratycznej, że proces tych właśnie primaries, o których mówiłem, czy tej selekcji kandydata na prezydenta, jest ustawką, a po amerykańsku to się mówi rigged, o czym Trump bardzo często mówi. Kennedy Jr. straszy, że będzie startował jako niezależny kandydat, to może odebrać, jeśli Trump, jeśli Biden w ogóle by startował i na pewno by tak się stało, odebrać głosy Bidenowi lub jego następcy, jeśli znaleziono by jego następcę czy zastępcę, wystarczająco, aby dać przewagę Trumpowi. Takie precedensy zdarzały się w polityce amerykańskiej. Mieliśmy niezależnych kandydatów, którzy powiedzmy konkurowali z republikanami. Mieliśmy Ross Perot, takiego biznesmena bardzo bogatego. Oni nie są w stanie zdobyć dużo, może 5, 7, 10%, ale te 10% w dzisiejszej polityce amerykańskiej no to jest gigantyczna ilość głosów, które właśnie odejdą głównie od partii, chociażby w tym przypadku, gdyby to był Kennedy, od partii demokratycznej. To jest niezależny kandydat, który oczywiście nie ma szansy wygrania, ale namiesza na tyle, że na pewno będzie niemile widziany. Także nie zapominajmy oczywiście o tym, że demokraci nie muszą polegać na Kennedym. Robią wszystko oczywiście, o czym za chwilę, żeby nie był dopuszczony do wyścigu, aczkolwiek startuje, ponieważ mają taką dziką kartę Michelle Obama. Coraz głośniej mówi się o niej w Waszyngtonie. I to może być osoba, która wymieni, że tak powiem, Bidena, który może zostać wycofany z wyścigu, ponieważ coraz więcej rzeczy się dzieje. Biden w tej chwili staje się no, bardzo niewygodnym kandydatem, czy jak to się mówi, incumbent prezydentem, czyli startującym powtórnie, ponieważ no, sytuacja z Hunterem i cała ta afera korupcyjna to jest coś, czego już nie są w stanie kontrolować. Blokowanie Roberta Kennedy'ego Juniora, który w normalnych czasach byłby w 100% nominowany na kandydata na prezydenta przez demokratów, za takie atrybuty jak pochodzenie, wszyscy wiemy, że jest to niebiesko-krwista elita polityczna, porównywalny do dynastii, syn zabitego kandydata na prezydenta Roberta Kennedy'ego, oczywiście bratanek zamordowanego prezydenta Johna Kennedy'ego, bratanek kongresmena Edwarda Kennedy'ego, także Kennedy Clan, ale katolicy, co nie jest mile widziane w polityce amerykańskiej, bo wiadomo, że ewangelicy są tą religią dominującą. Rozpoznawalność medialna, oczywiście jego intelekt, edukacja, najlepsze szkoły, no i zamożność w dużym części w tej chwili sponsoruje część swojej kampanii, może nie dużo, ale na pewno ma troszkę kasy. Ogólna aparycja, wysportowanie, dobry wygląd, szczególnie w kontraście do dziadka Bidena, skorumpowanego, intelektualnie, fizycznie niesprawnego, jest dowodem, że nawet trup Bidena jest lepszy niż ten perfekcyjny Robert Kennedy Jr., gdyż ten Biden posłusznie i wiadomo, że bezmyślnie, bezwładnie, można powiedzieć, realizuje założenia agendy 2030, a ten drugi, czyli Kennedy Jr., naraził się, jak wiemy, idąc pod prąd, stojąc po stronie antyszczepionkowców. Wiemy, że krytykował wielkie firmy farmaceutyczne, wielokrotnie występował w swoich i innych programach, również u Tuckera Carlsona, krytykował Antoniego Fauciego, ostatnio osłonił kulisy wojny na Ukrainie i związane z konfliktem fałszywe flagi, wzbogacanie się amerykańskich tych mafijnych koncernów militarnych w tych monopolistycznych rękach wielkich korporacjach BlackRock, Vanguard i Street State, jak również ostatnio rozpowszechniał prawdę o amerykańskich laboratoriach broni biologicznej na Ukrainie,
gdzie uzbrajano wirusa również, jak również generalnie bardzo kompetentnie, aczkolwiek przejrzyście mówiło o dedolaryzacji świata i coraz słabszej roli Stanów Zjednoczonych. Także to jest taki, powiedzmy, Trump demokratyczny, oczywiście dużo bardziej ogarnięty i prezentacyjny. I oczywiście, no tak jak mówiłem, blue blood, taki z wyższej półki, i przez to niebezpieczny dla tego politycznego establishmentu. Ostatnio w czasie kampanii wyborczej ktoś został aresztowany, facet uzbrojony, potencjalny zamachowiec, nie wiadomo, miał pistolet czy pistolety nawet i ileś tam amunicji. Biden, jak mówiłem kiedyś, odmówił finansowania ochrony osobistej Kennedy'ego, pomimo tego, że według prawa każdy kandydat na prezydenta osiągający minimum 15% w ankietach dostaje taką ochronę z urzędu, jeśli o nią poprosi. Roy Kennedy Jr. osiągnął w pewnym momencie 20%. Także tutaj oczywiście sytuacja, no, można powiedzieć, bardzo nieprzyjemna, no bo zważywszy na historię zamachu w rodzinie Kennedy, w tej chwili próba, że powiem, wygłodzenia Kennedy'ego, ponieważ musi wydawać na tą obronę, ochronę osobistą z własnej kieszeni około 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Dobrze, że go stać. Natomiast w przypadku, gdyby go naprawdę zabito, nie wiem, jakby to zostało wytłumaczone w mediach głównego ścieku. Teraz to wszystko wydaje się ciekawe w świetle tego, że media coraz głośniej nagle, to jest właśnie ciekawe, że nagle jak napięcie atakują i krytykują Bidena. Trochę za ekonomię. Biden stworzył pojęcie Bidenomics, akurat powinno być to pojęcie pejoratywne. Krytykują go również za jego wiek, oczywiście kondycję psychiczno-fizyczną, co do niedawna było tabu. No. I również nagłaśniają ostatni stan oskarżenia Huntera Bidena w stanie Delaware o nielegalne posiadanie broni i kłamanie, że nie posiadał broni w czasie, kiedy aktywnie brał narkotyki. To jest szczególny paragraf, ponieważ posiadanie broni raz, a jeżeli byłby w stanie niepoczytalności psychicznie, wiadomo, narkotyki ją powodują, staje się wyjątkowo niebezpieczne dla otoczenia. Należy też wspomnieć, że akurat to oskarżenie Huntera jest najłagodniejsze z całej tej plejady przestępstw, które popełnił, gdyż jako jedyne nie łączy Huntera z Joe Bidenem. I o to głównie chodzi. Wszystkie inne akty oskarżenia otworzyłyby to pudełko Pandory i wyjawniło korupcję Bidena, Joe Bidena, i dodała amunicję republikanom w sprawie tego impeachmentu, który właśnie się rozpoczął. I jest pewne, że nawet to oskarżenie nie skończy się uwięzieniem Huntera, a jedynie prawdopodobnie jakimś tam kompromisem, to się mówi plea bargain, i wyrokiem w zawieszeniu. I jego prokurator, który skarży, po prostu specjalnie stwarza precedens, że no, chcieliście sprawiedliwości, to ją mają. Hunter Biden został przykładowo oskarżony i skazany, no ale nie musi koniecznie siedzieć w więzieniu. A natomiast wszystkie prawa korupcji, działania jako agent obcego kraju, przyjmowania gigantycznych pieniędzy, no i oczywiście Joe Bidena, który jest na haku w krajach takich jak Chiny, Rumunia, no i Ukraina, oczywiście nigdy nie będzie powszechnie popularyzowany. Teraz wszyscy już wiedzą w Stanach Zjednoczonych, że para Biden i Harris nie może wygrać z Trumpem. To już jest fakt, aczkolwiek nikt tego oficjalnie jeszcze nie ogłosił. Bez oszustwa wyborczego lub wsadzenia Trumpa do więzienia, co aktywnie w tej chwili ma miejsce, lub, i to jest ciekawe, zastosowanie artykułu 14 Konstytucji, kiedyś o tym mówiłem, czyli oskarżenia partycypacji w tej insurekcji z 20 stycznia 2021, który jest, że tak powiem, nokautem politycznym i konstytucyjnym zakazem kandydowania i obecności na kartach wyborczych, o czym mówiłem kiedyś. Jednym słowem, przedstawiciele Stanów mogą na podstawie tego artykułu usunąć Trumpa z kandydatów, ponieważ uważają, że popełnił przestępstwo zdrady. To oczywiście jest bez precedensu, ponieważ wystąpienie Trumpa w Waszyngtonie tego dnia nie było namawianiem do insurekcji, natomiast Trump, jak to się mówi, wykorzystywał swoje prawo wolności wypowiedzi. Natomiast insurekcja była niczym innym tylko aktem prowokacji
Oczywiście byli tam ludzie z różnych organizacji, Antify prawdopodobnie, którzy po prostu chcieli, żeby te osoby, które przyszły tam głównie manifestować sfałszowane wybory, byli zachęcani praktycznie, żeby weszli do budynku Kapitolu, a potem praktycznie oprowadzani po tym budynku przez strażników. Natomiast Trump prosił o 10 tysięcy żołnierzy z Gwardii Narodowej, która to gwardia nie została tam wysłana. Czyli jak gdyby wszystko działa dokładnie na odwrót, natomiast nikt faktów tutaj nie rozważa. A teraz wygląda na to, że demokraci właśnie z powodu tych wcześniej wymienionych próbują znaleźć metody na wymienienie tego tak zwanego biletu Biden-Harris na kogoś innego. Rozważają tutaj, co jest w ogóle paranoją, gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. Gavin Newsom zasławił się z tego, że jest chyba najbardziej koszmarnym gubernatorem stanu Kalifornii. Doprowadził to stan do bankructwa. No i już masowo znanej przestępczości, gdzie ze sklepów w biały dzień wynosi się produkty, a wiele sklepów z tego powodu się zamknęło, doprowadzono do bankructwa, wiele sieci handlowych. Natomiast wprowadzono przepis, że $980 kradzież ze sklepu nie jest karana w sądzie, po prostu jest jakiś mandat. Tak? Także do $980 ludzie mogą zgarnąć sobie spółki, wyjść ze sklepu i nic im nie będzie. Także tutaj ciekawy ruch. Robert Kennedy Jr. oczywiście jest bojkotowany z tych powodów, o których wcześniej mówiłem, w kontraście do Newsoma, no to jest w ogóle dzień i noc. Natomiast wymienione poglądy, o których mówiłem wcześniej, również nawiązywanie do korzeni tej ideologii demokratów, która u Kennedy przynajmniej z teorii jest dość ciekawa i apelująca, taki powiedzmy prawdziwy Obama, tylko że biały. Obama w sensie taki, jakim się sprzedawał, że jest, czyli człowiekiem, że powiem, populusu, ludu. Kennedy, który się odcina od sponsorów z Wall Street, wielkich korporacji, elit politycznych, kręgów Unii Partii Politycznego Establishmentu. Oczywiście wielu ludzi powie, co ty pieprzysz, Kennedy to jest blue blood i jak on może się odciąć od establishmentu. No, jest tym trochę prawdy, ponieważ gdyby chciał być tym establishmentem, to już by dawno nim był. Już by nie był w żaden sposób kontestowany, byłby w tej chwili kandydatem demokratów i by te wybory wygrał, dlatego że jakbyśmy postawilibyśmy Kennedy'ego juniora naprzeciwko Trumpa, to byłby mieszanka wybuchowa, szczerze mówiąc. I tutaj gdybym miał stawiać na kogoś, to wydaje mi się, że MAGA ruch prawdopodobnie mógłby przegrać z Kennedy, bo jego apel społeczny byłby bardzo mocny. Bardzo łatwo było promowanie w mediach głównego ścieku, jego oczywiście erudycja, jakaś debata, a musiałaby być tam, musiałby mieć debaty z Kennedy. Ludzie wtedy zagłosowaliby na gładkiego kandydata, który po prostu no, jest bardziej normalny, no bo Trump w wielu oczach jest interpretowany jako troszkę oszołom. Natomiast Trump jest jedynym człowiekiem, który jest gdzieś tam nam prezentowany jako kandydat, który jeszcze ma, czuje puls narodu, tego powiedzmy normalnego, nie satanistycznego. W kontekście satanistycznego muszę wspomnieć tę aferę Obamy homoseksualną z panem Larrym Sinclairem. To afera, która wyszła na jaw niedawno, pojawił się oczywiście u kogo innego, jak nie Tuckera Carlsona. Nie to, że Larry Sinclair nigdy o tym nie mówił, ale nikt go nie słuchał. No i można powiedzieć, że z racji na wagę tego, co powiedział, może powiedzieć, że ma szczęście, że jeszcze żyje. W 1999 roku Larry Sinclair, gay od 7 roku życia, dzisiaj pan w poważnym wieku, można powiedzieć, cudem przeżył swoje eskapady homoseksualne i narkotyczne, wybrał się na podróż, taką właśnie na randkę do Chicago i tam poprosił swojego szofera, żeby może zasugerował jakiś bar, w którym może zna kogoś, który, że tak powiem, lubi takie przygody. I ten kierowca mówi, że chyba zna taką osobę i zawiózł go do baru. Tam w tym barze siedział Barack Obama. Oczywiście Larry Sinclair nie znał Barack Obama, on wtedy był jakimś tam aktywistą demokratów właśnie w Chicago, to był na początku swojej kariery.
No i tam po konwersacji, wypiciu paru drinków, Larry Sinclair spytał, czy Obama nie wie, czy gdzieś można, czy nie zna miejsca, gdzie można kupić kokainę. No Barack Obama wtedy powiedział, że zna i zaproponował, że mogą tam pojechać. Wykorzystali oczywiście tego samego kierowcę, pojechali tam, kupili tą, Larry Sinclair płacił za to, kupił kokainę, no i zaproponował, żeby udali się do niego tam do hotelu, żeby razem ją skonsumować. Ale ponieważ już wcześniej Larry Sinclair wykonał pewien ruch w kierunku Obamy, więc wyczuł swój swego, wiedział, że Obama być może rzeczywiście jest tym właściwym człowiekiem, ponieważ nie było oficjalnego potwierdzenia. No i tam po zażyciu kokainy opisał nawet dokładnie tą sesję i reakcję Obamy. Mówiąc, że tak powiem, dyplomatycznie, Larry Sinclair wykonał seks oralny na nim. Po czym się rozstali. Obama, że tak powiem, wziął, poprosił kierowcę, żeby zawiózł go do jego miejsca, więc Larry Sinclair nawet nie wiedział, gdzie on pojechał. Na drugi dzień zupełnie przypadkowo, bez zapowiedzenia, Obama pojawił się znowu przed drzwiami Larry Sinclaira. No i powtórzyła się sesja, narkotyk i oral seks, po czym już więcej Larry Sinclair go nie zobaczył. Aż do momentu, kiedy zobaczył Obamę w telewizji, kiedy został ogłoszony na kandydata demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym momencie Larry Sinclair skontaktował się z komitetem wyborczym demokratów i chciał, nie wiem po co, być może przekazać informacje, ostrzeżenie, natomiast został oczywiście odcięty. Nie chciał i nie powiedział nikomu z ekipy Obamy, po co się chce z nimi kontaktować, także nigdy nie zdradził tych tajemnicy. Natomiast niedługo potem skontaktował się z nim inny człowiek, mężczyzna, który dowiedział się o Larrym Sinclairze i powiedział, że miał relację seksualną z Obamą przez 14 lat. Był dosyć wokalny na ten temat i też nieprzypadkowo znaleziono jego ciało w hotelu w Chicago z wieloma ranami postrzałowymi. Także tutaj ten wątek się urwał. Trzeba powiedzieć, że Obama w tym czasie był już żonaty z Michelle Obama i miał już przynajmniej jedno dziecko, jeśli nie dwoje. Natomiast przyznał się właśnie Larrymu Sinclairowi, że jego małżeństwo jest w tarapatach, no i definitywnie szukał jakiejś tam odskoczni. Także to ja również czytałem w jakichś tam fragmentach z autobiografii Obamy, której jego skłonność homoseksualna czy biseksualna i zażywanie narkotyków było bardzo detalicznie opisywane. To tyle, jeśli chodzi o Obamę. Natomiast trzeba przyznać, to jest bardzo ciekawe zjawisko, że fakt, że Obama był biseksualny i miał taką ciemną przeszłość, dowodzi tej teorii, którą wszyscy znamy, że kariera, szalona kariera z kompletnie nieznanego, przecież aktywisty w Chicago do prezydenta, nie jest przypadkowa. I zarówno Clinton, Obama czy Biden, wszyscy mają jedną wspólną cechę. To możemy oczywiście rozciągnąć na naszych polityków typu Morawiecki czy afera Karpacka i tak dalej, marszałek Sejmu. Natomiast wszyscy mają tą wspólną przeszłość albo cechę, że są skorumpowani tym, co zrobili kiedyś. Niektórzy jest to alkohol, u innych najczęściej jest to seks, czy w przypadku Obamy i seks, i narkotyki. A u Clintonów wiadomo. Także ci tak zwani menadżerowie tych tak zwanych kandydatów mają na nich takie haki, że mogą nimi swobodnie sterować jak tymi lalkami w teatrze lalek. I to oczywiście jest masowo stosowane w innych krajach tylko i wyłącznie spod szyldu tych tak zwanych zachodnich demokracji, bo przecież nie w krajach trzeciego i czwartego świata, bo tam się w takie rzeczy nie muszą przecież pieprzyć. Przy okazji Obama był jednym, jeśli nie najgorszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to jest taki mit, który niestety musi zostać zamordowany, ponieważ niektórzy dalej wierzą, że rzeczywiście on był najlepszym prezydentem. Amerykanie tego nigdy nie zrozumieją, a wielu ludzi dalej go kocha i uważa, że Obama był idealnym prezydentem. Korupcja i elitaryzm, który reprezentował, przede wszystkim podział rasowy, który umocnił poprzez Antifę i Black Lives Matter, to jest główna spuścizna po Obamie. On też zastawił sieci na Trumpa, wszyscy wiemy,
że w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku z Clinton, a może nie, współpracowali, żeby oczywiście Trump nie wygrał, a po wygranej Trumpa oczywiście robili wszystko, żeby Trump został wyrzucony z funkcji prezydenta. Teraz ostatnia rzecz w kontekście, czy dwie raczej, trzy. Pierwsza rzecz, no bo muszę to powiedzieć, Iran jest ciekawym tematem, wszyscy wiemy historię zakładników i tak dalej, natomiast nie na taką skalę jak w latach 70. Natomiast Iran dostał 6 miliardów irańskich aktywów zostało ostatnio odblokowana przez Bidena za 5 zakładników, także tutaj dość drogo. Stany Zjednoczone generalnie nie powinny płacić takich okupów, wiadomo jak to się kończy. Zresztą jest to powszechnie krytykowane przez ludzi z tej działki wojskowej. Stany coraz powszechniej są przez to odbierane jako słabe. Pamiętamy wycofanie w popłochu z Afganistanu, pozostając wielu Amerykanów w niebezpieczeństwie, jak i wszystkim kolaborantów i tłumaczy. Wiemy, że Amerykanie mieli setki, jeśli nie tysiące tłumaczy Afgańczyków, którzy zostali skazani na śmierć z rąk Talibanu. Pamiętamy słynną akcję w Libii za czasów Clinton jako sekretarza stanu. W Bengazji też oczywiście fiasko w ambasadzie, gdzie został zabity ambasador i tak dalej. Oczywiście wcale mnie to nie martwi, ale tylko pokazuje słabnącą potęgę Stanów Zjednoczonych i wzrastającą siłę Chin i Rosji, a w efekcie demoralizację krajów, które są pod butem Stanów Zjednoczonych, czyli zgodnie z przewidywaniami. Zostając przy Stanach Zjednoczonych, strajk w fabrykach trzech największych koncernów samochodowych, GM, Chrysler i Ford. I tutaj jest ciekawa sytuacja, bo jest organizowany przez najpotężniejszy w Stanach Zjednoczonych i chyba na świecie związek zawodowy, tzw. Zjednoczeni Producenci Samochodów albo United Auto Workers. I teraz u nich chcą podwyżki płac i ograniczenia tygodnia pracy do 32 godzin. 32 godziny, czyli praktycznie 4 dni w tygodniu. Nie zapominajmy, że tam również robi się nadgodziny, za które się płaci półtora raza i tak dalej. Chcą też gwarancji pracy w zagrożeniu ze strony samochodów elektrycznych. Biden popiera strajk, oczywiście. Bernie Sanders, były kandydat na prezydenta, który może być opisany w trzech słowach, Żyd, komunista i pseudodemokrata, mówi, darmozjad generalnie, mówi, że robotnicy nie będą pracować za stawki głodowe. A te stawki głodowe w przemyśle samochodowym to jest między 30 a 40 dolarów na godzinę plus benefity. Strajk jest niczym innym, tylko manipulacją, aby złamać przemysł samochodowy oparty na tradycyjnym paliwie. Wiemy, że nikim takich pieniędzy nie da, ale liderzy związków zawodowych omamili kompletnie tych robotników. Nie ma alternatywnej produkcji elektryków, więc fabryki zaczną powoli zwalniać pracowników. To już się zaczęło praktycznie. I Biden oficjalnie zapłaci spadkiem popularności w tych tzw. Rust Belt Stanach, wiadomo, mówimy o Detroit czy Michigan, i uszczerbkiem na ekonomii, ale to jest wkalkulowane u jego menadżerów, którzy realizują tę agendę 2030. Jest to początek końca moim zdaniem amerykańskiej motoryzacji i przejęcie jej przez Chiny. Kiedyś amerykański przemysł samochodowy był ratowany przez rząd Obamy, ironicznie, dokładnie w drugą stronę. Było to kontrowersyjne działanie na koszt podatników, jak ratowanie wielkich banków w 2008 roku po kryzysie spekulacyjnego działania Wall Street i kredytów hipotecznych doprowadzających do załamania się rynków nieruchomości. Ten strajk będzie miał bardzo duży wpływ nie tylko na Stany, ale też tutaj u nas w Kanadzie, która jest częścią tego łańcucha produkcji. Wiele fabryk, szczególnie w Ontario, produkuje podzespoły, ale też chyba składa samochody. Spodziewane są liczne zwolnienia i w konsekwencji oczywiście wiadomo uzależnienie ludzi od systemu, od świadczeń socjalnych. Trudeau, znany maniak klimatyczny, jest zaprzysiężonym wrogiem samochodów spalinowych i zaciera rączki spocone, ale jego rządowe SUV-y oczywiście nie są objęte tym bojkotem. A tak w ogóle na marginesie, jeśli chodzi o Trudeau, moim zdaniem jego dni są faktycznie policzone.
jego krytyka już jest dość powszechna, nawet wśród członków jego partii i rządowych czy nierządowych stacji telewizyjnych. Także wyobraźmy sobie nagle, że TVP krytykuje PiS. Mniej więcej coś takiego, aczkolwiek niezbyt agresywnie. I ostatnia rzecz przy Stanach Zjednoczonych, Hawaje. Chciałem opowiedzieć o serii przypadków, jak to zostało elokwentnie przedstawione przez jedną z dziennikarek na Newsmaxie, konserwatywnej, bardzo ciekawej postaci, która mówiła, że seria przypadków wygląda w ten sposób na Hawajach, że skończyło się tak, jak się skończyło. Blokada dróg, gdzie ludzie płonęli żywcem, pozbawieni pomocy z zewnątrz, jeden przypadek. Ogień przeskakiwał z asfaltową drogę i pobocza, w magiczny sposób lądował na wodzie, gdzie pochłonął łodzie, często też rybackie, też przypadek. Bogate wille celebrytów przypadkowo przetrwały. Tu mamy Obamę, Clinton, Oprah Winfrey i tak dalej. Sygnały alarmowe przypadkowo nie zadziałały. Przypadkowo woda w hydrantach została odcięta. Miasto Lahaina, stolica tej wyspy, tuż przed pożarem przypadkowo zostało desygnowane jako inteligentne. Zwykli ludzie, nie celebryci, których domy nie spłonęły, przypadkowo zostali z tych domów permanentnie usunięci za mizerną kompensatę, czyli wykupieni. Przypadkowo głównym właścicielem obszarów terenu Lahaina jest BlackRock. Przypadkowo również osoba odpowiedzialna za dochodzenie tego fiaska akcji ratowniczej była również odpowiedzialna za dochodzenie masowej strzelaniny w Las Vegas w 2017 roku, kiedy facet na którymś tam piętrze w hotelu z karabinu maszynowego strzelał i zabił tam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób. To tyle, jeśli chodzi o przypadki losowe. Natomiast kończąc temat północnoamerykański, powiem tylko o cudzie klimatycznym w Kanadzie. Mianowicie płonące lasy są winione za zwiększoną emisję CO2. W związku z czym podobno wyemitowały więcej CO2 w parę miesięcy niż Meksyk, który jest znanym zatrucicielem powietrza, w cały rok. W związku z czym mędrcy klimatycznej sekty szaleńców sugerują wycinanie lasów, aby ograniczyć emisję CO2. Także mamy tutaj problem lasów w Brazylii, który jest płucami świata, lasów w Kanadzie, bo wiadomo, że tych lasów mamy najwięcej i nagle okaże się, że trzeba je wyciąć, ponieważ te lasy mogą płonąć. I to tyle. Teraz chciałem poruszyć moim zdaniem ciekawy temat, przeze mnie niewymyślony, w sensie nie myślałem, że będę o nim mówił, ale zasugerowany mi przez mojego przyjaciela z radia w Kitchener i o tym również dzisiaj też tam powiem. Mianowicie, wprawdzie wcześniej na ten temat komentowałem, tak skrótowo. Chodzi o zakończoną beatyfikację rodziny Ulmów i upolitycznienie i eksploatację tej tragedii ludzkiej z udziałem Kościoła i obecnego nierządu. Moim zdaniem jest to chyba aksjomat, nieodpowiedzialna decyzja rodziców Józefa i Wiktorii Ulmów, których najwyższym obowiązkiem była ochrona życia swoich dzieci, spowodowała śmierć sześciorga potomstwa i jednego nienarodzonego. Narażanie dzieci, w mojej opinii, w taki oczywisty, nieodpowiedzialny sposób powinno być historycznie potępione, a nie gloryfikowane. Ciekawostką jest, że osoba, która zdradziła rodzinę Ulmów, spekulacja mówi, był to sąsiad podobno pochodzenia ukraińskiego, o czym media milczą oczywiście, był temat bardzo nieprzyjemny i kontrowersyjny w kontekście. I tutaj bardzo adekwatnie opisuje tą medialną, polityczną, religijną maskaradę wypowiedź Grzegorza Brauna w Knesejmie, chyba z miesiąc temu, pod hasłem votum separatum. I tutaj ktoś mi podpowiedział o tym filmiku i go znalazłem. I pozwolę sobie go zacytować. Nie w całości, tylko parę zdań. I tutaj cytuję. Doktryna spopularyzowana w świecie, znana pod szyldem Sprawiedliwi wśród narodów świata, ohydny, talmudyczny, rasistowski, satanistyczny kult pozwala nieżydowi uzyskać prawa ludzkie wobec Boga, wyłącznie jeśli zasłuży się Żydom. Taka jest doktryna talmudyzmu.
I ten przypadek sprawia, że w tej sprawie, czyli umów, na użytek Polaków narosnąć mają kolejne warstwy złudzeń i nieporozumień. Politycznie, czy sądzicie państwo, się zwraca do parlamentarzystów, że odkupicie swoją winę, jaką jest bycie Polakami, gojami, nieżydami wobec otoczenia międzynarodowego, że będziecie się wiecznie do końca świata legitymować Ulmami, Pileckimi, Sendlerową, że zostanie wam wybaczone, że jesteście Polakami. Koniec cytatu. A tylko nieliczne przykłady takiego antypolonizmu znamy, przecież ucieleśnienie takimi prominentnymi, promowanymi międzynarodowymi polskimi Żydami jak Kosiński, którego kiedyś uwielbiałem, czytałem jego książki, chociażby ten malowany ptak, Czesław Miłosz, Jan Grabowski, ostatnio obserwowany w wystąpieniu Grzegorza Brauna w Instytucie Historii w Warszawie, czy Agnieszka Kolan, ostatnio tak znowu popularna przez tą zieloną granicę. I to są też inni. Szabas goje, tacy jak Olga Tokarczuk, które nazwisko nieprzypadkowo brzmi ukraińsko, która plując na Polskę i oskarżając Polaków o antysemityzm dostaje przypadkowo literackiego Nobla. Nawet Forum Żydów, Polskich Żydów, znalazłem taki artykuł, skrytykowało jej antypolskie wypowiedzi promujące teorię, że Polacy są masowo antysemitami, którzy współpracowali z Niemcami w zagładzie Żydów. Także tutaj ja osobiście z sytuacją Ulmów byłem zbulwersowany. Od początku odbierałem to jako chucpę polityczną i sam fakt poświęcania dzieci, bo tak to można tylko opisać, w kontekście tego, że Talmud zabrania poświęcania starców, że w Talmudzie to właśnie starsi członkowie żydowskiej gminy są chronieni, a dzieci można poświęcać, ponieważ dzieci można zrobić na nowo. I tak również precedensy tego były obserwowane w czasie II wojny światowej, kiedy w getcie Żyd, wiadomo jaki, chociażby w Łodzi, bez nazwiska tutaj, miał stworzyć listę osób, które miały iść na wywózkę do Auschwitz. I no, była to ciężka decyzja, ktoś musiał jednak jechać, no bo takie były ich kwotas, musieli je tam dostarczyć. Więc rabaj, czy rabi, czy jak mówi rabi, tak, musiał dać odpowiednią decyzję, ukierunkować, że no nie bójcie się, takie jest prawo, taka jest nasza religia i dzieci, żeby było sprawiedliwie, były dawane na pożarcie. Także tutaj nie dajmy się zwariować, rodzina Ulmów jest naszą przestrogą i dalej będziemy zawsze traktowani przez całą tą zachodnioeuropejską community jako naród antysemicki. Teraz wchodzę w Polskę i to już zamknę, to już bardzo krótko. Nie wiem, czy dyskutowałeś to w swoich prasówkach, natomiast... Znaczy wiesz, ja się w ogóle cieszę, że... Ja czekaj, bo się odezwie, bo ludzie myślą, że ja umarłem w ogóle, bo zasnąłem, wiesz, bo... Nie, no ruszałeś się, widziałem, że mrugałeś oczami i... Nie przerywałem ci, ale ja się bardzo cieszę w ogóle, że tutaj miałeś okazję do bez przerwy mówić, bo ja nie dość, że mam ostatnio problemy z gardłem, to... No to tak fajnie jest czasami, jak ktoś za mnie coś tutaj robi, ale... Nie wiem, o czym chcesz mówić o Polsce, ale chciałbym tutaj też, żebyś nawiązał do tego już, bo mamy już, można powiedzieć, pozamykane te... No właśnie o tym chciałem mówić. To jest mój to jest tak. I zaraz oddam ci głos, bo dzisiaj może się zamkniemy dużo poniżej 2 godzin, żeby ludzie mogli spokojnie powiedzieć, że nie nudzimy. Ja nie nudzę. Natomiast zacznę od tego, że mamy już te 10 komitetów wyborczych na listach ogólnopolskich zamkniętych. I tutaj ciekawostka, dla mnie przynajmniej, bo w moich konwersacjach z ludźmi mediów niezależnych na samym początku, kiedy tuż przed zamknięciem tych list, powiedziano mi, że nikt z tych talanych ugrupowań alternatywnych nie osiągnął 21 komitetów. Nawet Polska jest jedna. I później się okazało, że nie do końca. Pierwsza informacja, która do mnie dotarła, to właśnie Polska jest jedna. Rafał Piech, święty Rafał Piech, błogosławiony Rafał Piech, tonem nawiedzonego, tutaj ja nie atakuję Kościoła, tylko atakuję jego jako
uzurpanta, że jest człowiekiem kościoła i mówi tonem i głosem papieża chyba, ale nie tego. Powiedział, że cudownym boskim tworem i wyniku boskiej interwencji uzyskali nam tuż przed deadline, że tak powiem, ilość głosów. Także mamy tak, oczywiście oprócz PiS-u, Koalicji Obywatelskiej i Zielonych, Konfederacji Wolności i Niepodległości, Trzeciej Drogi Polskiej 2050 Hołowni i Nowej Lewicy, czyli te pięć gwarantowanych, nagle mamy, uwaga, normalny kraj, o którym słyszałeś, bo wiem, miałem kontakt z ludźmi z twojej, przepraszam, demokracji bezpośredniej, mówili mi o normalnym kraju Wiesława Lewickiego, żeby to promować. Polska jest jedna Rafała Piecha. Polska liberalna, strajk przedsiębiorców Pawła Tanajno, Ruch Dobrobytu i Pokoju Maćka Maciaka, twojego ulubionego dziennikarza, już polityka prawdopodobnie, może nie, i bezpartyjni samorządowcy Tomasz Ochocki. Także wymieniłem sobie te pięć ugrupowań, czyli mamy nie pięć, a dziesięć i pięć nowych. Czekaj, bo coś mnie zaskakujesz, bo wiesz, ja coś chyba czegoś nie wiem po prostu, dlatego poczekaj, bo coś mi się tu nie zgadza, dlatego słucham ciebie z niedowierzaniem, wiesz? Żywcem wzięty ze strony nierządowej. Poważnie? Tak. Czyli normalny kraj, Wiesław Lewicki, Polska jest jedna, Rafał Piech, Polska liberalna, strajk przedsiębiorców, Paweł Tanajno, Ruch Dobrobytu i Pokoju Maciej Maciak i bezpartyjni samorządowcy Tomasz Ochocki. Jestem tutaj na gov.pl i widzę, że Maciej Maciak ma cały czas 11 tylko okręgów zarejestrowanych, ale może ja coś nie wiem, może ta strona jest nieaktualizowana. Jestem na stronie wybory.gov.pl, czyli żona rządowa. Tak, tak. Zrobiłem sobie nawet zdjęcie ekranu. Ostatnia aktualizacja 17 września, czyli z dzisiaj. A, no to słuchaj, to może im odebrano jakiś głos, ale zdecydowanie... Ale to się nie zmieniło nic, bo to mniej więcej od 5-6 dni jest to samo, dlatego ja nie rozumiem, o czym ty do mnie rozmawiasz. Jak masz jakiegoś linka, to ja bardzo bym cię prosił, bo ja nie wiem, o co chodzi, nie? Wybory... Przepraszam, że przedłużamy tę audycję. Ale nie, spokojnie, ja się bardzo cieszę, bo może dowiem się czegoś, o czym nie wiem. No jestem na stronie rządowej, wybory.gov.pl. Czekaj, bo tutaj wnioskuje prezydent, 15 października, wybory gov.pl, tutaj mamy, Sejmu Senatu. Tak, i masz wszystkie komitety i teraz chodzisz sobie na... I teraz muszę wejść w pliki, ukryj. To był kiedyś komitet. Obwodów, okej. Okay. I mamy teraz tak, a nie, obwody to nie to. Nie, musisz znaleźć komitet wyborczy. Ja wiem. Miałem to, tylko mam na innym telefonie. O, tutaj powinno być. Organy wyborcze, okręgi wyborcze. Sejm. Ale ty nie patrz na okręgi, tylko popatrz na listę ogólnopolską, bo okręg może być zarejestrowany jakiś. Chodzi o to, czy mają okręgi we wszystkich, czy mają listy we wszystkich okręgach. Tak, tak. To jest dosyć duża różnica. Bo jak ktoś zarejestrował listę, on z tego okręgu może wystąpić, z tym, że jednak no, jego znaczenie w ogólnopolskim tutaj konkursie jest żadne. Już właśnie poczekaj. Pozwolisz, że przyniosę, ale nie wiem. To ale oczywiście, ja też nie. Szukam teraz tego. Nasi widzowie może też poszukają i dają jakiegoś linka, jak mają, bo naprawdę mnie zaskoczyłeś i ja tutaj nie wiem, co mam powiedzieć, bo trochę zgłupiałem i mam inne informacje, dlatego wiesz, słucham i sprawdzam, żeby tutaj nie być... Co prawda nie sprawdzałem tego. Wiedzą nam, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. No dzisiaj może tak. Znaczy wiesz, ja uważałem, że ja mam wiarygodną informację, ale teraz żeś mnie zaszachował. 6, 7, 8, 10. I jakby nie było, znowu patrzę na Ruch Dobrobytu i Pokoju, ma 11 okręgów zarejestrowanych. Mogę dać ci linka, słuchaj, jak chcesz, Ctrl-C i wysyłam cię na prywatnym czacie, tutaj po prawej stronie masz private chat i wysyłam ci linka. To masz dokładnie do tego komitetu Macieja Maciaka. Ja nic mi tu nie wyskakuje. Aha, tutaj nie mam prywatnego linka od ciebie. Masz prywatny link po prawej stronie ekranu, jak zmniejszy sobie. Okej, dobra. Tak. Okay. Jeżeli jest jakaś bardziej oficjalna strona od tej, którą mam, no to ja nie wiem, ja się nie znam. To jest strona rządowa i dzisiaj aktualizowana. Żeby zarejestrować listę ogólnopolską, musiał komitet zarejestrować minimum 21 okręgów, wtedy może podać
kandydatów do wszystkich 41 okręgów. Bardzo mnie zaszokowałeś. Ja myślę, że wszedłeś na jakiś okręg jeden może i tam gdzieś ktoś coś zarejestrował, ale jestem w wielkim szoku, bo tutaj no dobrze, oprócz Polska jest jedna, to nie chce mi się wierzyć, że ktokolwiek jeszcze, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To samo widzę z normalnym krajem, ma tylko 5 okręgów zarejestrowanych. Strajk przedsiębiorców, zaraz ci powiem, ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, czyli też brakuje. Co dostajesz w komentarzach od naszych widzów? No, czekaj, sprawdzę. No, wszyscy piszą, że nie ma, nie dajcie linka. Zgadza się, Maciak nie zebrał. Ruch Dobrobytu chwalił się, chciał się odwoływać. Tylko PJJ się, z tego co ty wymieniłeś, to tylko PJJ zarejestrował listę. Ja tutaj wyślę jeszcze linka, może ja czegoś nie widzę, słuchajcie, wyślę wam linka. Może znacie jakąś inną stronę. Ja mam linka do strony rządowej. Wysyłam wam na RAM linka do tego oficjalnego miejsca, gdzie te rzeczy się znajdują. I tam tylko i wyłącznie Rafał Piech ma... Szukasz okręgów wyborczych? Mogą mieć pojedyncze w jakichś okręgach listy, z tym, że żeby było jasne, żeby cokolwiek znaczyć, bo w Polsce, jak są już wybory po 15 października... Ja za chwileczkę wrócę, ja pójdę po swój telefon. Dobra, okej. Okay. Ja tylko jeszcze wyjaśnię tutaj ludziom na czacie, żeby wiedzieli, że w Polsce jest tak, że można zarejestrować te komitety, które się zarejestrowało i te komitety w tych miejscach, tak 5, 11, oczywiście będą na listach w tych okręgach. Z tym, że wynik wyborczy, nawet gdyby tam był 100%, nawet gdyby wszyscy zagłosowali na tą listę, niczego nie oświadcza, ponieważ to jest suma wszystkich procentów z 41 okręgów, czyli to jest tylko ułamek procenta, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby po prostu osiągnąć jakikolwiek wynik i mandat w ogóle uzyskać. Dlatego o to chodzi, żeby startować w 41 okręgach, a nie tylko w kilku. I tutaj tylko PJJ rzeczywiście udało im się i też rzeczywiście udało im się to jakimś dziwnym sumptem. Co tam jest, co dla mnie osobiście jest trochę podejrzane. Bo, więc ja mam tutaj zdjęcie ekranu pod tytułem tak. Komitety wyborcze. Tak. Jest 10 komitetów wyborczych. Ale możesz podać linka, skąd to masz? I teraz to jest zdjęcie wybory.gov.pl. No to właśnie ja dałem tego linka tutaj ja ludziom. Ja jeszcze raz wejdę w to, bo to mi wyskoczy. Bo tutaj dla mnie jest to bardzo ważne, bo bym przegrał... I tam masz komitety i wchodzisz dopiero w komitet i tam będziesz widział, jak już wejdziesz w poszczególny komitet, będziesz widział, ile ten komitet zarejestrował okręgów. Ja ci tłumaczę, że jeszcze raz, że on mógł zarejestrować jeden i ten jeden okręg będzie występował w tym okręgu z tego ugrupowania. Z tym, że w skali ogólnopolskiej to jest po prostu bez znaczenia, bo to potem średnia wychodzi procentowa i skoro on ma 1, 2 czy 10 okręgów, to średnia na 41 jest żadna i nie ma żadnych szans, żeby ktokolwiek z tego okręgu wszedł do Sejmu, ponieważ nie przekroczy tego magicznego 5%, no bo jak zrobić z jednym czy w 5 okręgach 5% w kraju? To po prostu jest niemożliwe, dlatego nie ma takiej opcji. Okej. Komitety... Tylko i wyłącznie według moich danych, tylko i wyłącznie PJJ, tak jak powiedziałem, dziwnym trafem i dziwnym. Dla mnie to jest podejrzane, ale to jest moja tutaj osobista. Komitety w wyborach do Sejmu i Senatu 2023. Tak, bo oni mają komitety. Okej. Leszku, oni mają komitety, ale nie mają w całym kraju. Okej. Oni zarejestrowali w 5, w 1, w 10. Ta lista 10, wobec tego, którą przeczytałem, to są komitety. Zarejestrowane komitety wyborcze 10. Tak, bo to są te komitety. Jeszcze raz, dla jasności. 10 komitetów wyborczych udało im się zarejestrować jakiekolwiek listy, ale tylko tam, co wymieniłeś, PiS, Koalicja, Konfederacja, Polska jest jedna, zarejestrowały komitety we wszystkich okręgach. Ale część tylko i wyłącznie w niektórych, i dlatego one są na liście wymienione. Nawet jak jest jeden okręg. To jest wymieniony. Znaczy, te 10... Antypartia. Masz tam antypartię? Masz tam antypartię? Antypartia jest też. No, bo jest jeden. Antypartia zarejestrowała tylko jeden okręg wyborczy. Zaraz przeczytam, co jest poniżej. Jest Komitet Wyborczy Alternatywa Społeczna. Antypartia jest też bez numeru, czyli bez rejestracji.
Antypartia ma tylko jeden okręg wyborczy zarejestrowany i dlatego jest na tej liście. Bo gdzieś tam kogoś wystawiła jakiegoś... Ale tylko 10 komitetów wyborczych dostało cyfry. I pamiętam... Okay. Poczekaj, bo oglądałem telewizję ściekową i zostały ogłoszone numery, przydzielone numery do komitetów wyborczych. I te numery, które odczytałem, są w kolejności chronologicznej. To znaczy, ale masz rację. Masz rację, tylko ci masz... Każdej samorządowcy dostali numer jeden. To nie znaczy, że są na listach ogólnopolskich, tak? Tak jest, tak jest. O, czyli mogę teraz to zrozumiałeś. Żeby mieć zarejestrowany komitet wyborczy, musi mieć minimum 21 okręgów. Do tego 6 września musieli zarejestrować minimum 21 okręgów. Wtedy z oświadczenia kolejne 20 mogą tak jak gdyby z urzędu wpisać i wystartować. Ale czy nie 20, czy 21 okręgów gwarantuje obecność na ogólnopolskich listach wyborczych? Tak. Czyli poniżej 21, to znaczy, że mogą wystawić kandydatów w pojedynczych okręgach wyborczych. Tak, tylko tam, gdzie zarejestrowali listę. Rozumiem. Czyli nie mają, że powiem, ekspozycji, czyli nie mają, że tak powiem... Czy nic nie znaczą tak naprawdę, bo po prostu potem to się ogólnopolsko te procenty sumuje i wiesz, jak jest 5... Przełożyć na tak próg jest. Wyborczy, tak? Okay. Tak jest. No dobrze, więc rozumiem, przewijamy taśmę, wycofuję pod groźbą karalności stwierdzenie, że 10 komitetów wyborczych jest na listach ogólnopolskich, ale potwierdza, że PJJ jest. Tak, PJJ jest jakiś dziwnym sumptem, bo miał tam połowę okręgów, nagle się okazało, że ma wszystkie, co no może dla mnie jest bardzo dziwne. Ksiądz Rydzyk na pewno miał z tym coś do spodu. No może, a może bardziej PiS, ale to... W razie to zostawmy, ponieważ ja nie lubię być gołosłownym, więc potwierdzam, że nie wiem. Natomiast źle zinterpretowałem, że 10 partii jest na listach ogólnopolskich. Znaczy nie, no miałeś rację, mają listy zarejestrowane, z tym, że nie we wszystkich okręgach. No, okej, okay. Czyli to już z głowy. Teraz co chciałem na ten temat jeszcze dodać, w kontekście tej chucpy wyborczej oczywiście, no nie można tutaj pominąć kłopotów PiS-u, tak? Czy to jest dobre, czy niedobre, dla tych, którzy uważają, że PiS jest mniejszym złem, to już zostawiam w waszej interpretacji. Natomiast afera wizowa tutaj oczywiście rzuca się do przodu. Tutaj z ciekawostek Szwedzi i Niemcy właśnie donieśli o tym procederze przesyłania do krajów Unii Europejskiej emigrantów, którzy dostawali w Polsce odpłatnie wizy. Oczywiście kompromituje to PiS i odsłania ich hipokryzję. Nie zapominajmy o jednym z pytań z referendum, tak? Odblokowanie migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu. Natomiast wiemy, że to są tysiące euro, które były płacone za uzyskanie takich wiz. Nie wiem, ile tych wiz było, czy to jest kilka tysięcy, czy to jest kilkaset tysięcy. Zobaczymy, czy się dowiemy. Natomiast ciekawa jest druga strona problemów PiS-u, to jest właśnie raport NIK-u, o którym na pewno mówiłeś, Mariana Banasia. Oczywiście zgłosił do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Duża część dotyczy nadużyć, korupcji, gigantycznych wydatków w czasie tej skandemii. Widziałem ostatnio taki klip Karoliny Pikuły, który cyrkuluje wiralnie w tej chwili w internecie. Była tam w Rzeszowie czy w Krośnie, nie wiem, gdzieś tam była i zadała pytanie PiS-owi właśnie, żebyście ustosunkowali do tych tak zwanych pustych szpitali. Więc niektóre szpitale, z tego co wiem, nigdy nie zobaczyły pacjentów. Ten warszawski chyba narodowy 37 milionów, przepraszam, nie, on zapłacił 70 parę za całą operację, kiedy warszawski... Słuchajcie, przepraszam, nie wiem czy słyszałeś, że ona powiedziała chyba, że tych szpitali, tych dodatkowych, tych tak zwanych covidowych, w Polsce było więcej niż w całej Europie. W całej Europie. Mało tego, niektóre nie zobaczyły jednego pacjenta, był jakiś jeden za 37 milionów złotych. Stadion Narodowy płacił wiele milionów miesięcznie za puste sale, pomimo tego, że szpitale warszawskie miały wystarczającą ilość łóżek, żeby przyjąć tak zwanych chorych. Natomiast był taki klip na YouTube, gdzieś mi wpadł w rękę, kiedy kibice Legii, którzy byli w VIP-owskiej sekcji, poszli szukać ubikacji i nagle wylądowali w takiej pustej sali z łóżkami i zrobili takiego żywca tam. Także oczywiście nadmiarowe zgony, zapaść systemu medycznego i tak dalej, nieustannie wzbogacanie się medyków,
Innych grup zawodowych słyszałem hydraulik. Ja tylko ci przypomnę, tam była taka bardzo fajna kwestia, która mnie zbulwersowała, jak ten gościu, tam nie było kamerą widać, kto to nam wypowiada się, ale mówi, żeby uszanować śmierć tych ludzi, tak. Ale ukarać tych, którzy się do tej śmierci przyczynili, to nie chcą, ale uszanować teraz to tak. A Karolina wspomniała, że jej babcia została usunięta ze szpitala w worku na śmieci. Tak. Natomiast niektóre grupy zawodowe, hydraulik pracujący w szpitalu dostawał dodatek covidowy. Także tutaj oczywiście no, ściema wiadomo, o co chodzi. Lekarze, ja znam osobiście z anegdot lekarzy, którzy zarabiali w czasie COVID-u i po 100 tysięcy złotych miesięcznie. Także tutaj no, zostało im to odebrane, bardzo bolesne. Niektórzy żyli już jak no, hrabiostwo i nagle musieli wrócić do tej brutalnej rzeczywistości i nagle zarabiać tylko 30 tysięcy miesięcznie. Także tutaj mówimy to o mocnym zaciskaniu pasa. Tutaj oczywiście w tym wystąpieniu i odpowiedzi PiS-u było od razu, można było wyczuć, że PiS i TVP sprzedaje ten raport NIK-u jako akt politycznej wendety. Tutaj mówimy o Banasiu, że jego syn startuje z Konfederacji, tutaj mówimy o Nowej Nadziei, no i że sama Karolina oczywiście jest związana z Konfederacją i nie jest de facto wyborcą, tylko sama jest kandydatem, więc jest to jedna wielka walka polityczna. Natomiast tutaj ktoś mi powiedział o takiej słynnej maksymie, nie tylko PiS-u, ale generalnie polityków, że może nie jesteśmy perfekt, ale inni są jeszcze gorsi. Jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Także tutaj no, będziemy patrzeć, jak te węgorze się ślizgają w temacie. Najlepszą tutaj wiesz, instruktażem był Antoni Macierewicz, który gdzieś tam kiedyś wyciekło takie nagranie, jak on mówił, że jak chcecie kłamać, to musicie tak bardzo kłamać, bo to było tak dalekie od prawdy, że już dalszej być nie może. Musicie iść po bandzie. To musi być totalnie odjechane. To musi być totalnie niezgodne z prawdą. Tak, no i zdecydowanie no, tutaj nie ma miejsca na jakieś półrozwiązania. Tutaj jest walka o władzę, kto wie, być może jakaś tam próba ukarania opozycji politycznej. Wiadomo, że Lex Tusk jest jedną z takich form, aczkolwiek nikt jeszcze nie został wsadzony do więzienia i być może jest to pewne. Wiesz, to jest magiczna rzecz, że zawsze się ktoś tam rajcuje takimi rzeczami, tak, że tam tak, nagle kogoś ukarzą, a mamy 34 lata po 89 roku i nikt nie został wskazany. Ja ale nie znam polityków. Tym razem się kogoś skaże. Wiesz. Już szybciej za jakieś przestępstwa gospodarcze, oczywiście z usunięciem immunitetu i tak dalej, natomiast mówi się tylko o aferach i osób było zamieszane i jaki ten poprzedni rząd był skorumpowany, natomiast żadnych konsekwencji oczywiście za to nie ma. Marszałek Sejmu, który korzystał z usług młodych Ukrainek na Podkarpaciu, dalej jest marszałkiem, tak? Także tutaj wszyscy marszałkiem wiemy, marszałkiem już nie jest, ale jest tam dalej politykiem. I dalej no ale jest tam polityce, także tutaj oczywiście też tylko świadczy nie tylko o bezkarności, bezczelności, ale o tym, że mamy do czynienia z jedną masą polityczną, która oczywiście nie ma na celu żadnej pozytywnej zmiany. PiS oczywiście będzie miał moim zdaniem problemy. To ich zwycięstwo nie jest w żaden sposób gwarantowane. I tu już nie mówię o jakichś tam siłach typu PJJ czy Konfederacji. Tak, ale dlatego jest PJJ, Leszku, dlatego jest właśnie PJJ, ponieważ ten PJJ najbliżej jest do PiS-u i tutaj w tym momencie, jeżeli się PJJ na przykład nie zmieści w 5%, a tylko zdobędzie na przykład, nie wiem, 3% albo 3,5%, to się chce wytłumaczyć, że system Donta powoduje to, że te punkty, które oni nie dostaną mandatu żadnego, no bo nie dostaną, to te mandaty w większości przejdą na partie te, które dostały wejście do Sejmu i one są potem procentowo rozdzielane dla tego, kto najwięcej głosów dostał, czyli najwięcej mandatów, to te mandaty będą przechodziły na te ugrupowanie, które wygrało de facto wybory. No, co powoduje to, że będą mieć swoich ludzi. To znaczy, mówić o jakiejś nieformalnej formule, dlatego że normalnie mogliby się mogą próbować, tak jak Konfederacja próbowała utrzymać percepcję, że jest partią niezależną. Zobaczymy, co się stanie. Ale to nie ma znaczenia. Jak nie uzyskają 5%, to ich, tak jak gdyby mandaty, które się im przynależą, rozumiem, według systemu Donta są rozdzielane według procentowych w Sejmie, kto najwięcej głosów dostał. Rozumiem. No to jest ten system, który ma usprawiedliwić władzę. Ja nie znam tego systemu wyborczego. Okazuje się. Ich w ogóle nie będzie po prostu ich tam nie będzie. No ale też zostaną w jakiś sposób nie tylko rozparcelowani, ale też odpowiednio nagrodzeni za nową lojalność. Także tutaj można się sprzedać jak prostytutka. Natomiast moim zdaniem tutaj największym asem w rękawie KO jest Trzaskowski, który też moim zdaniem, gdzieś oglądałem jakiś przekaz medialny, gdzie użyto sformułowania mówi się w Warszawie. To tak troszeczkę językiem lat 20.
1920, że tak powiem. Plotka niesie, że Trzaskowski może zostać oficjalnie ogłoszony, czy nieoficjalnie, przez Tuska jako potencjalny kandydat na premiera. I to przyciągnie dużą grupę elektoratu, która odeszła od KO, ponieważ no, Tusk jest generalnie osobą nielubioną i wielu niestety uważa, że nie jest tak do końca Polakiem. Tak, ja mu zrobię specjalną reklamę, Leszku, ja zaraz będę reklamował, jak on promuje Fit for 55 i to, żeby nie żreć mięsa, to, żeby nie żreć nabiału i to, żeby mieć 3 ubrania na rok do zakupienia. To myślę, że bardzo mu przysłuży. Mówisz o Trzaskowskim. Tak. No Trzaskowski tak. To jest moim zdaniem taki polski Trudeau, tylko jeszcze bardziej gładki, jeszcze bardziej elokwentny, bardziej wielojęzyczny. Trudeau pochodzi z jakiejś tam, powiedzmy, dynastii politycznej Trudeau i no, nie będąc biologicznym ojcem Piera, tylko no, Castro, gdzieś tam ma w sobie jakąś domieszkę krwi komunistycznej. Natomiast zdecydowanie oczywiście dobro tego kraju zwanym Kanadą, czy Chinadą w tej chwili, nie leży mu na sercu. Ale wracając do Trzaskowskiego, rzeczywiście jego globalistyczne przygotowanie, zamordyzm, 15-minutówki i no, ściema klimatyczna zdecydowanie będzie najważniejszą częścią jego agendy. Także tutaj to byłby chyba najbardziej tragiczny dzień w historii polskiej polityki. Teraz patrząc na to uwikłania PiSu, na to ogłupianie propagandą TVP, na tą trochę karykaturalną postać Kaczyńskiego i taką po prostu korupcję, którą dzisiaj widzimy i czytamy i rozumiemy, to być może faktycznie jest to mniejsze zło, bo przejęcie władzy przez KO, to wchodzimy od razu w strefę wpływów Unii Europejskiej, zamordyzmu, emigracji, QR-kodów, masowych ketchupów i tak dalej. W związku z czym tutaj i dalej będziemy mieli wszystkie bolączki, które mamy za PiSu, plus dojdzie nam jeszcze cała nowa warstwa programów i horroru właśnie tego resetowego świata, Światowego Forum Ekonomicznego WHO. Właśnie się dowiedziałem, że WHO, przepraszam, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowe Forum Ekonomiczne podpisało jakieś tam Memorandum of Understanding, porozumienie o zacieśnieniu współpracy i przyspieszeniu realizacji agendy 2030. Także tutaj jesteśmy na granicy no, gigantycznego przyspieszenia tej agendy i tutaj w Polsce wybory, tu w Stanach wybory, tutaj mamy... Tak, ale Leszko, ja ci tutaj dam, tutaj wiesz, to jest bardzo takie pesymistyczne i takie, ja to oczywiście o tym mówiłem na prasówce, ale są też wypowiedzi Klausa Schwaba, czyli szefa Światowego Forum Ekonomicznego, który się obawia się, że narody i społeczności obrócą się przeciwko elitom, dostrzega to niebezpieczeństwo, czyli jest jakaś tutaj taka, wiesz, światełko w tunelu, że oni jednak boją się tej rewolucji, która może rzeczywiście wybuchnąć, bo ludzie jeszcze tego nie wiedzą, ci dzieci wiatru i kurzu, nie ci, którzy oglądają nasze programy, ale ci, którzy nie oglądają YouTube'a, nie oglądają Facebooka i siedzą tylko przed telewizorami, jak rzeczywiście ich to dotknie, to może rzeczywiście dojść do rewolucji, bo oni śmieją się z tego, oni uważają, że to jest jakiś żart, że to jest jakaś w ogóle, nie wiem, historia science fiction i dopiero jak ich to dotknie, to może rzeczywiście się wkurzą i wyjdą na ulicę, wiesz, i pogonią te, za przeproszeniem, te mordy zakazane, tych psychopatów po prostu, którzy mają nierówno pod sufitem, nie? I to i ciekawe, bardzo nierówno. Ciekawe, że to wspomniałeś, bo tutaj chciałem też króciutko powiedzieć o Christine Anderson, to jest taka europarlamentarzystka po naszej stronie, kobieta bardzo wokalna, która nie przebiera w słowach, była też w Kanadzie kiedyś, wsparła nasz ruch antysystemowy, strajk ciężarówek i tak dalej. Używa takiego fajnego języka, trochę dramatycznego, ale dosadnego, czasem prawie że przeklina, natomiast no zdecydowanie tutaj nie można mieć złudzeń, że jest naszym człowiekiem w EU. I teraz ona ostatnio mówiła w swoim przemówieniu, że no, to są truizmy, no ale ja powtórzę, że to ona powiedziała na forum, że musimy powiedzieć nie dla masek, bo oczywiście mówimy i zacznę o tym, zamknę tym może moje skromne wystąpienie, że nadchodzi nowy sezon skandemiczny, w związku z czym będzie to wymagało od nas pewnej postawy. I ona właśnie powiedziała, że musimy powiedzieć nie dla masek, nie dla boosterów i lockdownów. Powiedziała, że wszyscy politycy, którzy nie realizują programu, ludzi, którzy ich wybrali, którzy im płacą, że tam są, muszą trafić za kratki, muszą być rozliczeni, wsadzeni do kratki i na pewno, i to pięknie powiedziała, że ich miejsce jest w piekle.
Ja bym rozszerzył to jej stwierdzenie, że mamy do czynienia tutaj z globalistyczną strategią anakondy, która, że to powiem, dusi swoją ofiarę. Dopiero potem zjada. I teraz coraz mocniej zaciska się ta obręcz anakondy. I to widzimy w naszym codziennym życiu. Coraz bardziej brak nam tlenu, a w końcu stracimy życie. Dla nas tlen to jest wolność. Tak? I to jest właśnie ta ostatnia faza. I to warto teraz podkreślić. Ja uważam, że musimy za każdym razem to powtarzać w naszych przekazach, czy po prasówkach twoich, czy jakichś innych merytorycznych programach, że musimy powtarzać tak mantrę, że celem tej skandemii i związanymi z nią falami lockdownu, bo lockdowny to był to narzędzie właśnie niszczenia wszystkiego, co ma sens, odcinania krwiobiegu, był atak właśnie na mały biznes i klasę średnią, która jest w zasadzie dobyła do niedawna, dopóki nie powstały te wielkie korporacje oczywiście, które mają przejąć wszystko. I atak na klasę średnią. Klasa średnia, która była masłem i chlebem, że tak powiem, każdego społeczeństwa, szczególnie w krajach tak zwanych zachodnich rozwiniętych. Zablokowanie tego łańcucha dostaw, który oczywiście nagle był rezultatem tych lockdownów, przez to stworzenie sztuczne niedoboru produktów przez ostatnie 3 lata i wykreowanie hiperinflacji. No bo wiadomo, wszystko nagle, wszystkiego brakowało. Tak? Magazyny były puste. One może nie były puste, ale mówiono, że są puste. I to zżarło poprzez hiperinflację, zżarło między 30 a 60% naszych oszczędności. Tutaj mówimy o takich już trwałych produktach, typu oszczędności bankowe, posiadanie pieniędzy gdzieś tam, czy nawet innych aktywów, które nagle gdzieś tam się zdewaluowały. No, oczywiście zarobki spadły efektywnie o 30 do 40%. Ceny już nigdy nie wrócą do tych sprzed skandemii. W Polsce oczywiście mamy do czynienia z tą kiełbasą wyborczą. Dostali ludzie też 14 emeryturę, chwilowe zamrożenie cen, energii gdzieś tam jest reklamowane, paliwa, że tam nie wzrosły ceny już od kilku miesięcy, żywności. W niektórych miejscach nawet moja siostra mi mówiła w Polsce, że nagle ceny gdzieś tam spadły, masło już nie kosztuje 10 zł, tylko 6 gdzieś tam. Jest po to, żeby przepchnąć właśnie tą rządzącą elitę oczywiście w cudzysłowie, przez linię mety. I teraz potem oczywiście nagle, już się o tym mówi coraz częściej, z nowym patogenem wróci zamordyzm, reżim sanitarny, już się mówi o boosterach, przymusowe oczywiście keczupy, lockdowny, no bo wiadomo, że niektóre instytucje nie będą mogły funkcjonować bez reżimu. No i domknięcie tej agendy 2030, te przysłowiowe 15-minutówki z walutą cyfrową, QR-kodami, inwigilacja, te anteny 5G, te wieże są coraz silniejsze, one są dalej instalowane. W tej chwili nawet nie wiemy, jaka technologia nas szpieguje, jaki wpływ ma to na nasze zdrowie. Niektórzy z miernikami tego napromieniowania chodzą i pokazują, że nawet lodówki są gigantyczne, powiedzmy, forma emisji napromieniowania. Także globaliści o nas zdecydowanie nie zapomnieli. My mówię tutaj przez Solidarność, wielu z nas zapomniało, ciesząc się z tak zwanej tymczasowej wolności, jeżdżąc na wakacje do Turcji czy nie wiem, Chorwacji. Czekają na dogodny moment, aby powtórnie zaatakować. To są bestie i tego cyklu moim zdaniem możemy już nie przetrwać. Na pewno my wyszlibyśmy, jeśli wyjdziemy, dużo, dużo słabsi. I to jest naprawdę już kopanie leżącego. Dziś w Kanadzie mówi się powszechnie o oczywiście boosterach, o nowej ochronie przeciwko nowej chorobie, która jest niczym innym, tylko kontynuacją starej, o maskach. W Polsce w niektórych szpitalach, chyba w Obornikach widziałem taki napis, że rodziny nie mogą odwiedzać chorych na oddziale chorób wewnętrznych, ponieważ mamy znowu modną chorobę, nikt tego oczywiście nie weryfikuje, pojawią się oczywiście testy, czyli wybór albo boosterem, albo testem,
czasami odpłatnie, pozbawienie pracy, zarobków. Oczywiście będą również dotknięci ludzie w domach opieki społecznej. Pamiętajmy to, co mówiła chociażby Karolina Pikuła w swojej wypowiedzi, że ludzie starsi umierali w samotności, w izolacji. Ale to już są lepsze informacje, że właśnie od tych ludzi zaczynają, czyli od osoby samotne, osoby w domach opieki, te, które po prostu nie wiedzą się jak bronić, te, które nawet nie mają możliwości, no bo one są w jakiś sposób uzależnione od tej opieki, od tych lekarzy, od tych pielęgniarek i tak dalej. To jest zwykłe, przepraszam, skurwysyństwo po prostu, że na tych ludziach tak naprawdę rozpoczynają całą tą akcję. Ja znam sytuację z tych sprzed 3 lat, jak mój znajomy nie potrafił przez 5 lat dostać się do takiego obiektu, bo on był po prostu zamknięty dla zwiedzających i osoby starsze, które potrzebowały chociażby tego kontaktu z najbliższym człowiekiem, nie miały tego kontaktu przez 6 miesięcy. To jest skandal po prostu. Ci ludzie powinni w pierdlu siedzieć za to, co zrobili. Tak, no i mówi się w Stanach na przykład, używając znowu przykładu z tego kontynentu, mówiłem już o tym wcześniej, Biden oczywiście przeznaczył 40 miliardów na pracę nad nowym produktem, a dalej przestępcy nie zostali w sposób rozliczeni za poprzednie zbrodnie. Nowa terroru zdecydowanie nadchodzi. Czy ja mogę, Leszku, bo tutaj jest takie, na czacie jest taki mały konflikt, ja chciałbym tutaj na pytanie odpowiedzieć, bo czytam czata na Rambli i już chcę to załatwić, bo widzę, że tam jakieś dochodzą niepotrzebne niesnaski. Słuchajcie, a propos tego, ktoś się pyta, ja nie odpowiem wam, na kogo wy macie ewentualnie później głosować, nie będę wam niczego sugerował. Ja mogę powiedzieć, co ja zrobię. Ja już, nawet jak już widziałem listę, nawet przed tym zbieraniem podpisów, wiedziałem, że na nikogo nie zagłosuję, bo nie było żadnego ugrupowania, które po prostu idzie z tą ideą, którą ja szerzę. Czyli nikt nie miał w celu wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Nikt tak naprawdę, a nawet jak mieli to w programach, gdzieś tam ujęte w jakimś punkcie 7, gdzieś tam w jakimś punkcie 13, tak jak PJJ, że jakieś elementy, w ogóle o tym nie mówią, w ogóle nie edukują. W ogóle nie przekazują tych informacji na swoich spotkaniach przedwyborczych. W ogóle mają to za przeproszeniem gdzieś. Dlatego ja nie zamierzam ich popierać, nie zamierzam tak naprawdę popełniać błędu i pokazuję im palcem konkretnie, co robią źle. I to dlatego, że nie robią tego, nie będą mieć przynajmniej mojego poparcia. Wy zrobicie, co chcecie. Słuchajcie, to nie ma żadnego znaczenia, czy oni te podpisy zebrali, czy nie. Bo i tak nie mówili o tym. A dzisiaj się mówi, że ktoś tam nagle jest jakąś nadzieją. Ale jaką jest nadzieją, skoro ten człowiek niczego nie robi publicznie? Skoro ten człowiek tak naprawdę, chodzi o na przykład pana Rafała Piecha. Ja absolutnie nie będę pobierał kogoś, kto jest fanatykiem religijnym, a jeszcze udawanym fanatykiem religijnym, moim zdaniem, bo już jak wiedział, że nie zbierze podpisów w Siemianowicach, to sobie wybrał najbardziej prokatolicki okręg, czyli nowosądecki, gdzie jest największe poparcie. Słuchajcie, to jest jakiś obłęd. Ja powiedziałem jedną rzecz, że w Polsce może być, wiecie kiedy tylko gorzej? Jak w Polsce będzie mieć państwo wyznaniowe. To jest, będzie gorzej niż jest dzisiaj. Ja nie mam nic tylko religią. Mogą sobie ludzie wierzyć w co chcą, ale bez jaj, że będziemy mi to robić na publicznych, politycznych wystąpieniach. Słuchajcie, ja nie wiem, Leszku, bo ja wiem, że ty jesteś po tamtej może stronie, ale też chyba uważasz, że przesadą jest tak epatowanie wiarą na politycznych spotkaniach. No słuchajcie, to jest jakaś porażka. No, ten człowiek powinien iść, nie wiem, na biskupa, na kardynała może powinien się kształcić w kulu. Po jaką cholerę do polityki się pcha? No przepraszam, ale ja tego nie rozumiem. I absolutnie, wiecie moje zdanie, kiedy jest, i absolutnie tutaj nie ma możliwości, żebym ja tego człowieka poparł, chociażby z tych 2 racji, że o demokracji bezpośredniej nie mówi nic, chociaż tam w 13 punkcie swojego programu ma o jakichś elementach, które chce wprowadzić. Kompletnie tego nie rozumie, o czym my mówimy, bo gdyby rozumiał, to by to o tym mówił. A druga rzecz, absolutnie nie ma możliwości, aby moje poparcie było z uwagi na jego te poglądy i te kwestie wyznaniowe, które powinny być kompletnie niełączone z polityką i z tym, co zamierza, i tam, gdzie zamierza się dostać, czyli do Sejmu. Okej. Okay. No, odpowiedziałem na pytanie na czacie, także przepraszam. No, słuchaj, jesteś osobą polaryzującą, ponieważ masz jakiś tam swój wybór i jesteś promotorem demokracji bezpośredniej. Ja wielokrotnie powtarzałem, że musimy kiedyś zrobić program, kiedy będę strzelał z biodra i będę tylko i wyłącznie adwokatem diabła i na każdy twój argument za będę przeciw. Natomiast opierając to tylko i wyłącznie na mojej teorii sceptycyzmu, jeśli chodzi o naturę ludzką. I to jest podstawa mojej teorii. Natomiast jest dużo łatwiej burzyć niż budować. I nie jestem tutaj w żaden sposób promotorem polityków i politykierstwa, jeżeli jestem zaprzysiężonym wrogiem tej struktury, szczególnie w ostatnich czasach, kiedy nawet odszedłem od takiego projektu jak Konfederacja po ujawnieniu pewnych faktów. Natomiast jak cytowałem dzisiaj Grzegorza Brauna,
słowa jego w 100% podpisuję się krwią pod tym i uważam, że dalej ma zdolność bardzo sprawczą, jeśli chodzi o dotarcie do serc wielu Polaków i uważam, że gdyby nie był politykiem, tylko byłby Grzegorzem Braunem prywatnie, to zdecydowanie można by powiedzieć, że jest czysty. Natomiast każdy człowiek, który jest w polityce, jest umaczany w taki czy inny sposób. Inaczej, jak widać, nie można. Teraz Piech osiągnął gigantyczny sukces, bo z człowieka gdzieś tam lokalnie znanego nagle wkroczył na scenę polityczną ogólnopolską i wszystko jest możliwe, niekoniecznie będąc absolwentem szkoły globalistów, Klausa Schwaba jak Trzaskowski, może nagle pojawić się poważnym kandydatem w takich na przykład wyborach jak wybory na prezydenta, czy gdzieś tam wylądować w jakimś gabinecie ministerskim obok Mentzena i innych, którzy mają, że tak powiem, są szyci, że powiem, na miarę współczesnych, nowoczesnych, że tak powiem, polityków, w których globalizm będzie tematem dominującym, dlatego że Polska jako twór samodzielny nie może istnieć, bo Polska już od dawna nie istnieje samodzielnie. Jak popatrzymy na Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa, ten cyrk na kółka, który się rozgrywa dzisiaj na oczach całego świata, gdzie Putin i Xi Jinping i wszyscy inni śmieją się ze Stanów Zjednoczonych, no ten imperator już jest nagi zdecydowanie, no to jeżeli Stany Zjednoczone mogły stracić całą reputację, jakiekolwiek jeszcze resztki, które zachowały, no to cóż taka Polska? Czym jest polityka polska w skali światowej? Tak? Natomiast tragicznym problemem Polaków jest ta strefa zgniotu, o której wcześniej mówiłem i to, że my Polacy, naród liczny, a w tej chwili jeszcze liczniejszy, bo wzbogacony o przybysze zamiedzy, nagle staliśmy się epicentrum nie tylko fermentu demograficznego, etnicznego, to jeszcze potencjalnie możemy stać się epicentrum działań wojennych. I to wszystko, co zbudowaliśmy po II wojnie światowej, nawet pod butem sowieckim, może być unicestwione jednym zasranym pociskiem. I cała przyszłość, nie tylko nasza, ale naszych dzieci i wnuków, może zniknąć w pyle nuklearnym. Także tutaj uważam, że, i tak będę to powtarzał z uporem maniaka, że na razie nie mamy panacei na politykę. Nie mamy lekarstwa i rozwiązania na tak zwaną demokrację, czy państwa republik konstytucyjnych, czy jak je tam zwał, czy prezydenckich, tak jak Francja, czy jakieś tam inne, czy Stany Zjednoczone. Mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji i nie zawsze, bo w niektórych krajach Izrael na przykład nawet nie ma konstytucji. Mamy Sąd Najwyższy i mamy Kneset. I mamy apartheid palestyńczyków. W związku z czym mamy taki rząd, na jaki zasługujemy i dzisiaj wygląda na to, że podzieleni jesteśmy równo po połowie, tak i w Stanach Zjednoczonych, tak i w Kanadzie, tak i w większości krajów tzw. zachodnich demokracji. Tu demokracji znowu znak, question, znaczy w cudzysłowie. Natomiast jaką mamy alternatywę? Nierewolucyjną, tak? Krytykowanie tych ludzi, którzy... Patrzę na przykład na taką postać Karoliny Pikuły, która jest bardzo blisko związana z Grzegorzem Braunem. Patrzyłem na jej, że powiem, wzlot, spotykałem się na wiecach z Braunem i tak dalej, gdzieś tam była też medialnie, przygotowała się do tej kariery. Matka, niby dobra, Polka i tak dalej, z Rzeszowskiego, więc na pewno nie sądzę, żeby można było ją skorumpować aż tak jak mężczyzn. Tak? Wydaje mi się, że w takich politykach, matkach, Polkach, takich właśnie jak ona, jest nadzieja. Natomiast cała masa Polek liberalnych, lewicowych, proaborcyjnych, w błyskawicach i tak dalej, no już w nich nie pokładam takiej nadziei. Najgorsze w tym wszystkim moim zdaniem jest to, przepraszam, że tak dużo pieprzę, jest to, że wydawałoby się, że kobiety mogły być taką alternatywą na ten zepsuty, zgniły świat męskiej polityki, bo mężczyźni generalnie rządzą inaczej niż kobiety. No ale widać, że nie, bo mamy w naszych polityce, nie tylko polskiej, ale patrzę na Ursulę von der Leyen i korupcję w Parlamencie Europejskim i w innych krajach, chociażby na Angela Merkel. Kobiety mogą być tak samo diabelskie, jak i mężczyźni, a czasem nawet jeszcze bardziej, bo wszyscy uważają, a to kobieta, to jej odpuścimy. W związku z czym płeć tutaj nie ma większego znaczenia. Natomiast wydaje mi się, że jak to powiedział pułkownik McGregor,
że być może musi nastąpić jakieś gigantyczne przełamanie, jakiś wstrząs. Oby nie był to kataklizm nuklearny, żeby ten świat stanął ponownie na nogach. I teraz jaki to świat byłby, nie wiem. Dlatego, że do czynienia mamy nie tylko z naszym ruchem wolnościowym, który interpretuje wolność jako właśnie decydowanie o swojej przyszłości, o niepartycypowanie w eksperymentach medycznych, o decydowanie, jak będziemy wydawać pieniądze, o tym, że będziemy używać gotówki, że nie będziemy używać pieniądza cyfrowego, nie będziemy wpieprzać chemicznej żywności itd., itd. Ale chodzi o to, że większość ludzi jest już zaprogramowana, jak wiesz, to przez altruizmy, tobie nie muszę tego mówić, jest zaprogramowana na odbiór tego świata w takiej właśnie formie, jaką prezentuje Klaus Schwab i Bill Gates. I jesteśmy absolutną mniejszością wbrew pozorom. Aczkolwiek współczynnik przebudzenia przez ostatnie 3 lata jest gigantyczny. Ja uważam, że to jest nasze otwarcie. I dlatego tak mocno apelowałem 5 minut temu do tego, żebyśmy wykorzystali tą nową falę, która już idzie, do tego, żebyśmy nie odpuścili im na centymetr. Żebyśmy byli odważni, tak jak mówiła Christine Anderson, że nie ma się czego bać. Jak to powiedział jeden z prezydentów amerykańskich chyba, jedyne co mamy się bać to tylko strachu. Bo faktycznie tak jest, że jeżeli raz powiemy nie i postawimy na swoim, to nagle patrzymy, że nasz przeciwnik pęka. To oczywiście przed oczami Polaków na naszym ogródku mamy wszyscy obrazy tej pacyfikacji przez policjantów, tak zwanych pseudo zamordyzmu, konsekwencji prawnych, pozwów sądowych, wylewania z pracy i tak dalej, i tak dalej. Tego nie da się zapomnieć. Tak samo jak nie da się zapomnieć okupacji niemieckiej w Polsce czy formy prześladowania Palestyńczyków w Izraelu. To są obrazy, które zostaną na trwałe. Ale ja mam do ciebie jeszcze materiał, bo jeszcze zanim zakończymy, chciałem powiedzieć, że to powinno nas właśnie zmotywować. Że tak, jak to ja mówię, też jestem cały Andrzej czas. Mówi, jeżeli mnie oszukasz raz, to jest twoja wina. Jeżeli oszukasz mnie 2 razy, to jest moja wina. I to jest ten moment, kiedy tak. My powinniśmy wykorzystać tą świadomość, która została w tej chwili wyjątkowo pobudzona, że jeżeli drugi raz damy się wpierdzielić w ten ślepy zaułek, to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Wiesz, ja mam taki dar, ja się kieruję intuicją i jak ja komuś nie ufam i komuś wiem z założenia, że nie ma co w ogóle tutaj stawiać na tego kogoś i nie będę tutaj robił, udawał z siebie jakiegoś polityka, który ma jakoś, nie wiem, negocjować, ma jakąś układy, później, jeżeli człowiek mnie zawiódł, to ja nie mam takiej możliwości, żeby go gdzieś promować, ale chcę ci do innego tutaj tematu zachęcić, żebyś zobaczył i może coś o tym wiesz, bo ja ten temat chyba wczoraj puszczałem, albo przedwczoraj na prasówce, już nie pamiętam, albo dzisiaj, bo już, albo nie wiem, w każdym materiał z Australii, gdzie pewien żołnierz chyba wypowiada się, co tam się odwala i pokazuje tak naprawdę bardzo coś niebezpiecznego, bo wygląda na to, że wojsko w Australii jest szkolone do tego, żeby wyganiać ludzi z mieszkań i ich siłą torpedować. Zobaczcie ten materiał chwilę i nie wiem, czy to widziałeś, czy nie, ale czy to rzeczywiście może mieć miejsce i czy to jest jakaś totalna próba, bo wiadomo, że Australia chyba i Kanada są takie 2 miejsca, gdzie najwięcej takich ekstremalnych tematów starają się przepchać. Zobaczmy tego człowieka, który z przerażeniem mówi to, co mówi. Na dole będziecie mieć napisy po polsku, ci, co nie rozumieją języka angielskiego. We've got currently serving soldiers who are reaching out to us, who are saying the generals in Australia, our leadership, are forcing us, they're training us to go house to house on our training grounds in urban warfare, and we're practicing pulling people out of their houses with medical staff, force injecting them, and then we're practicing running into the bush and catching those people who are running away. What the fuck is that about? I'm sorry for swearing, but what is that about? No, 100%. We've got them training our military to attack our citizens in our own country. Are you kidding me? They are so scared and they're like, we've got to get rid of these people. They are evil to the core. No sataniści, to są satani. Tutaj mamy do czynienia z tą taką mityczną walką dobra i zła. I ty jako osoba
która nie jest osobą religijną, w sensie nie wierzysz w katolicyzm i zorganizowany kościół i masz do tego prawo, wierzysz w jakąś tam inną formę metafizyczną, natomiast generalnie powinna nas łączyć jedna koncepcja, że istnieje coś takiego jak dobro i jego przeciwieństwo zło. I to, co oni w tej chwili reprezentują, to jest to omamienie populusu, który jest upodlony swoim zniewoleniem i bezwolą. I to, co facet dzisiaj mówi tutaj, teraz możemy zakładać, to jest prawda, bo mamy również miejsce tutaj na wiele fejków, tak? Natomiast właśnie to takie otwarcie na to, że a skąd wiesz, że to jest prawda? Tak? Że jesteśmy wszyscy foliarzami. I to jest to, co wykorzystują globaliści, że prawda nie jest w stanie się w sposób obiektywny przebić i być zadeklarowana, ponieważ zawsze znajdzie się grupa społeczna, która powie po pierwsze, tak w czasie II wojny światowej, czym się Niemcy tłumaczą? Obywatele Niemcy. Myśmy nie wiedzieli o obozach koncentracyjnych. To było niemożliwe. Przecież jak Pilecki jechał do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy do Stanów Zjednoczonych, to mu nie uwierzono, że Niemcy są w stanie stworzyć coś takiego jak machinę morderczą w formie Auschwitz i innych. Teraz tak zwane plausible deniability, czyli przyjmujesz wersję, która satysfakcjonuje twoją wizję świata, bo inaczej musisz przebić tą bańkę mydlaną swojej percepcji i nagle masz strefę dyskomfortu. W związku z czym ludzie dzisiaj ukrywają się w swoich teoriach, że to jest niemożliwe, że byłoby aż tak źle. Tak? I z tym jest dobrze, aż w końcu po nich przyjdą, a przyjdą po nich w różnej formie. Tak? I nie w trzecim czy w czwartym świecie, bo tam ich najpierw zagłodzą, bo przede wszystkim odetną dostawy żywności i tak dalej, wiadomo, że kraje, ale też ich będą próbowali zmusić do reżimu sanitarnego, bo wiadomo, że nawet w Afryce stwarzają pieniądz cyfrowy. Żebyś dostał ileś tam z lokalnej pieniędzy, dają ci kartę z bankową, żebyś mógł sobie wypłacić, bo tak to nie dostawałeś nic. Czyli forma przekupstwa, tak jak QR kody, jak ty pokazywałeś taki program, że nawet jak nie masz QR kodu i tak dalej, możesz zawsze w Chinach chyba kupić produkt na rozpoznanie twarzy. Tak? Także tutaj stwarza się alternatywny świat zbierania tych informacji biometrycznych. Ja ostatnio miałem zablokowane konto na Facebooku, będąc chyba w Polsce jeszcze, posłałem chyba program z Rafałem Osakowskim, chciałem wysłać z Rambu na grupy Facebooka. I tamtych grup mam chyba z 30 i chyba po trzeciej grupie dostałem blokadę mojego konta z ostrzeżeniem, że po pierwsze, że pogwałciłem standardy community, a zaraz potem w ułamku sekundy, że ktoś skakował moje konto. I teraz, żeby odblokować moje konto, czyli dostałem 14-dniową blokadę na podstawie zero, bo nie mogę nawet zweryfikować, jaki jest powód tego, z automatu. Natomiast drugie było, że musiałem odblokować i miałem dwie możliwości odblokowania mojego konta facebookowego. Pierwsze, i uwaga, przez zrobienie zdjęcia mojego ID, czyli mógłbyś tam, nie wiem, dowód osobisty, paszport kanadyjski, paszport polski, możesz sobie znaleźć, gdzie jest zdjęcie, twoje imię, nazwisko, data urodzenia, a czasem wszystko. A druga, bo oczywiście nie wziąłem tego, ale druga wersja, również upokarzająca, że muszę otworzyć konto, nowe konto e-mailowe. Zrobiłem to na Gmailu, bo mogłem to albo zacząć od zera. I oni na to nowe konto wysyłają mi kod, 4 czy tam 5-cyfrowy, który ja piszę na kartce papieru ręcznie i robię sobie selfie. I wysyłam tego selfiego na to konto Gmailem. I na tej podstawie niby, jeszcze to nie jest koniec, tam jeszcze były 2, czy 3, czy 4 rundy odblokowania tego. Teraz tak, moje zdjęcie na Facebooku już jest, także ja to jako twarzy nie ukrywam. I wysłanie tego z kodem nic nie zmieniło. Natomiast faktem jest, że to jest ta próba spenetrowania coraz większej ilości informacji personalnych o ludziach. Oni oczywiście o nas wiedzą już wszystko, ci co się odsłaniają, tak jak my, z imienia, nazwiska, teoretycznie nawet zaszyfrowanego Joseph Conrad czy Citizen Kane, come on. Nikt się na to nie nabiera. Natomiast wielu ludzi pisze sobie bardzo wiele, data urodzenia, podaje adres, pracę i tak dalej. No ale oni już nie potrzebują tego aż tak bardzo, bo już to wszystko mają, a te komputery są tak już gigantyczne, szczególnie w Chinach, że są w stanie te dane zbierać. I to jest ten element kontroli
naszych preferencji, zrobić na przykład rezerwację jakiegoś miejsca hotelowego, czy to zaraz ci wyskakują inne hotele w tym miejscu, albo na przykład zrobisz zakupy. Wiadomo, o co chodzi. Algorytmy, sztuczna inteligencja. I teraz, o czym mówiliśmy już wcześniej, dochodzimy już do 2 godzin. Sztuczna inteligencja to jest ten element automatycznej i najsilniejszej władzy nad nami. Bo to, że na przykład nie jestem w stanie powiedzieć, czy na przykład ten przekaz jest prawdziwy, tak? Wystarczy, że ktoś zrobi taki filmik, jest w stanie mnie, że tak powiem, stworzyć i nałożyć mój głos i koniec. Już nie wiesz, czy to jestem ja, nagle zacznę mówić tak, kiedyś żartowałem, że jestem za PiS-em albo jestem na przykład lewicą, jestem za aborcją, takie tematy. Tak? I ludzie mówią, co mu odwaliło. Mało tak, tego. Ostatnio kończę taki materiał dotyczący Wojtka Olszańskiego, który najprawdopodobniej jest spreparowany. No na przykład. Właśnie dzięki sztucznej inteligencji można coś takiego osiągnąć. I Piotr Rybak później puszcza to na Facebooku i promuje, że popatrzcie, to jest Was Olszański. Tak? Także nie wolno takich rzeczy odbierać z automatu, natomiast będzie coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu. W związku z czym można sfingować wszystko. I tutaj nie chcę otwierać kolejnego tematu przed końcem, natomiast jeśli wolno skromnie zakończyć. Dwie rzeczy, na które najbardziej powinniśmy uważać, to jest to, że ten duch wolności, tego oporu, postawienia nogi, że tak powiem, i nie cofnięcia się o centymetr, to jest chyba najważniejsza rzecz, którą teraz powinniśmy zrobić, co wcześniej wspomniałem. I druga, musimy być absolutnie świadomi tego, że następna faza zamordyzmu to nie będzie tylko reżim sanitarny, to będzie właśnie przejęcie przez sztuczną inteligencję umysłów innych ludzi. Być może to programowanie również następuje poprzez produkty farmakologiczne, natomiast będziemy mieli do czynienia z takimi zombies, którzy wyglądają jak nasi znajomi, jak nasza rodzina, natomiast zatracili samodzielną zdolność podejmowania decyzji i będą po prostu pieczątkami. Jak w filmach, które kiedyś były science fiction, a dzisiaj wiemy, że to było przepowiednia naszej dzisiejszej teraźniejszości, już nie przyszłości. To ja jeszcze się odniosę do komentarza, zanim zakończę, bo tutaj Stożyński napisał, nie będę całego komentarza czytał, ale ten najważniejszy fragment. Warto więc byłoby wykorzystać PJJ do nagłośnienia ODB. No, może i warto byłoby Stożyński wykorzystać PJJ do nagłośnienia demokracji bezpośredniej. Niemniej jednak Rafał Piech tego nie robi. Także nie wymagajcie ode mnie cudów, że ja mam popierać kogoś, kto faktem jest, gdyby to robił, to przecież miałby to poparcie, a skoro tego nie robi, to wypad. No sorry. Dla mnie jest krótka piłka. Nie robi tego, po co nie robił tego, nie robi tego i przypuszczam, że nie będzie robił tego. Dlaczego ja mam go popierać? Słuchajcie, jak ja bym miał kogoś poprzeć, to bardziej bym poparł pana Przemysława Czarnka, bo on chociaż w Sejmie powiedział o tym, że będą edukować dzieci a propos demokracji bezpośredniej. Dlaczego pana Przemysława Czarnka nie promujemy? Skoro więcej mówi o DB niż pan Rafał Piech, bo ja nie kumam tego, skąd nagle taka fascynacja Rafałem Piechem. A jeszcze dlaczego go nie lubię, to na koniec wam włączę tylko dosłownie kilka sekund jego wypowiedzi, która po prostu mnie powala. Robimy, jeżeli będziemy mieli realny wpływ, jeżeli to jest ten czas, jeżeli pan Bóg uważa, że to jest ten moment, to pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to właśnie zawierzymy Polskę Panu Bogu przez ręce Maryi i uznamy Chrystusa Królem Polski. No i dziękuję. I ja takie teksty i takie... Ale Chrystus, nie, Matka Boska już jest królową Polski oficjalnie. A ja wiem, to szkoda, bo mamy może prezydenta jeszcze nowego. Ale słuchaj, Matka Boska... Ty, antychryście, ja ci to powiem, Matka Polska wyrządzi Polsce dużo mniej szkody niż każdy prezydent i premier, okej? Okay? Bo Matka Boska jest spirytualna, tak? I albo nie wierzysz, albo nie wierzysz. Słyszałeś o konsekwencjach dla Matki Boskiej, złych konsekwencjach? Ale Leszku, ja nie kwestionuję to, ja się cieszę, bo rzeczywiście mniej złego. Ja mówię troszeczkę to sarkastycznie, ale mówię ja to też, mówię to po to, że no, Piech jest fejkiem. Ja to wiem i wiem to z prywatnych interakcji. Ja mam też prywatne oczywiście swoje jeszcze informacje bardzo bliskie, dlatego nie ma takiej możliwości, żeby tego człowieka jakikolwiek dostał moje poparcie. I przepraszam, ja wiem, że tutaj rozmijamy się z Jurkiem Ziębą, ale ja nie poprę tego człowieka, bo po prostu, bo go nie poprę. No. Nie tak wymagajcie samo, tutaj. Tak samo jak nie... fejkiem jest Płaczek. Na przykład, tutaj nie chcę to powiedziałem pierwszego dnia akurat. Który magicznie zniknął medialnie, ponieważ po co? Już ma gdzieś tam swoją sytuację wyklarowaną i jak przyjdą wybory, po prostu zabezpieczy swoje miejsce w parlamencie i potem będzie handlował swoją duszą, zresztą której nie ma, i promował oczywiście przede wszystkim siebie. Natomiast najbardziej współczuję
naszym no, braciom i siostrom, którzy mają naprawdę nic innego, tylko dobre intencje na sercu. I to są prawdziwi polscy patrioci, którzy w tym horrorze politycznym po prostu się zagubili. I wcale im się nie dziwię, ponieważ ja otarłem się, zapłaciłem za to bardzo dużą cenę, o której dzisiaj nie będę i nigdy chyba nie powiem, również zdrowotną, ponieważ otarłem się o tak zwaną władzę, otarłem się jak ćma o płomień, że tak powiem, i nigdy już więcej tego nie zrobię. Natomiast niestety, co się stało, to się nie odstanie. W związku z czym przeżyłem bardzo mocną lekcję doświadczeń i teraz Polacy, którzy nie mieli dobrze dla nich, jedyne co im zostaje, to wierzyć w pewne mity i to jest dużo bardziej konsekwentne dla nich, ponieważ nie będą mieli takich uszczerbków chociażby jak ja mam. Natomiast trzeba ich wyprowadzić z tego błędu czy obłędu. I to jest chyba jedynie nasza rola, że czasem niedosłownie, czasem ogródkowo trzeba ich nakierowywać, trzeba, no możemy próbować, niekoniecznie mając 100% receptę, natomiast trzeba im otwierać oczy, że wszyscy, którzy generalnie, ja powiedział 99% osób, które wchodzi do polityki, wchodzi tam tylko i wyłącznie z personalnych względów ekonomicznych. W związku z czym, tak jest. Jeżeli jesteśmy w stanie dyscyplinować te 1% i wykorzystać, to chwała nam, gdybym był piechem, powiedział chwała Bogu. Natomiast zdecydowanie nie wiemy, kto ten 1% jest i obawiam się, że te 90%. Ja tutaj jedna uwaga, bo tutaj ktoś mnie nazwał, że zachowuje się jak bydle, napisał mi taki człowiek, oczywiście zatem został zbanowany od razu, ale mimo wszystko, słuchajcie, mam nadzieję, że ci ludzie za kilka miesięcy lub za kilka lat, jeżeli okaże się, że to ja miałem prawdę i rację mówiłem, mam nadzieję, że będą mieć na tyle odwagi, że potrafią gdzieś napisać, bo gdzieś mnie znajdą i przeprosić za to, że się pomylili. Bo jeżeli ja się pomyliłem, to was przeproszę za parę lat, co do tych kandydatów, które tutaj mówicie. To ja was przeproszę, że pomyliłem się, sorry. Ale jeśli nie pomyliłem, to żądam od was przeprosin. Po pierwsze, tutaj chciałem apelować troszkę do naszej kultury osobistej, bo uważam, że polaryzacja nie tylko wśród polityków, którą widzimy na co dzień w tym cyrku wyborczym, ale też i medialnym, jest ewidentna. Natomiast polaryzacja ludzi, którzy bronią jakichś tam swoich idoli politycznych i innych, też jest bardzo nieprzyjemna i też właśnie powoduje, ja sam jestem często obrażany na moim kanale, gdzieś tam na skromnym kanale YouTube, który ktoś do mnie mówi, ty Leszek, albo ty jakiś tam gnojku. Nie znam ani imienia, ani nazwiska i muszę przyjmować to obelgi i zawsze mam taką, tak, jeśli w ogóle czytam komentarz, czy powinienem taką osobę banować, czy odpowiadać, czy tłumaczyć coś i uważam, że to czasem jest poniżej mojego poziomu, ale z drugiej strony uważam, że jeżeli odpowiem, to dopiero taką osobę upokorzę, ponieważ na chamstwo odpowiadam jakąś tam próbą kultury osobistej. I teraz nazywanie ciebie w taki czy inny sposób, ja wiem, że ty zdecydowanie alienujesz całą masę ludzi wyznania katolickiego i często... Znaczy, to nie, mówię, ale ja nie mam nic przeciwko temu. To ale ja to muszę powiedzieć, coś mi się butami nie wciska z tym, wiesz. Ci, co dotrwali do końca tego programu, dostaną ode mnie laurkę, dostaną nagrodę, lizaka, bo na pewno większość osób tego nie usłyszy, ale ja to powiem niezależnie. Te osoby, które oglądają twój program, a masz bardzo dużą, dobrą oglądalność, twoje prasówki są rewelacyjne i tak dalej, wiele osób, które oglądają również inne kanały, na przykład mój kanał, uważają, co ty robisz u Bogdana? Przecież on jest obraża naszą wiarę. I teraz ja zawsze niewiele mam okazji, ale czasem odpowiadam i mówię, słuchaj, a ja Bogdan wie, jaki jest mój stosunek do Kościoła katolickiego. Ja nie bronię Kościoła katolickiego jako instytucji programowo, ponieważ mam wiele zastrzeżeń, zresztą jak wielu ludzi tej wiary. Natomiast generalnie bronię wiary, ponieważ jestem związany z wiarą w sposób duchowy, ponieważ dostałem w dupę, okej? I mam też tradycje, które sam w sobie wyrobiłem. Natomiast to, że jesteś oficjalnie anty, powoduje, że odstraszasz pewnych ludzi, którzy mogliby chętniej przyjść na twój kanał. Ja wiem, i nie mówię, żebyś się prostytuował, natomiast w moich programach generalnie nie wrzucasz mi tego w twarz i nie prowokujesz mojej odpowiedzi. No. To wiesz, jaka jest odpowiedź. Natomiast generalnie, jakie to ma znaczenie? Może nie ma to summa summarum wielkiego znaczenia, bo ci, co cię oglądają, oglądają, bo cię lubią i lubią to, co mówisz. Natomiast wielu ludzi, którzy uważają, że za żadne skarby nie obejrzą również mnie, co nie ma takiego znaczenia, ponieważ ja uważam, że wymiana poglądów, kulturalna wymiana poglądów,
jest dużo ważniejsza niż okupowanie się czy obkopywanie się w jakichś tam, powiedzmy, w ograniczonych, sztywnych parametrach, czy to dyktowanych właśnie ideologią, czy wiarą, ponieważ w ten sposób my, jedyni ludzie, którzy zostali jeszcze na tym rynku, tracimy zdolność tego dialogu, który ma, no cóż, promować prawdę i stworzyć jakiś precedens zmiany. Ale Leszku, też podajemy, że można mieć na różne poglądy, nawet skrajnie możemy się różnić, niemniej jednak wszystko, to, co nas łączy, jest dużo ważniejsze w tym wszystkim, bo my walczymy naprawdę z wielkimi złolami i z wielkim złem tego świata. I pomijając to, czy kto jest takiego wyznania, czy taką religię, czy jest w ogóle niewierzący i tak dalej, walczymy z wielkim złem. I problem polega na tym, jak ktoś tą religię daje na sam piedestał i uważa, że wszystko, co jest niezgodne z tym, jest złe. I w tym momencie nie można prowadzić dyskusji. Ja nie wyciągam tego, jak nie muszę. Ty mówisz o fanatyzmie. Fanatyzm w każdej formie jest niebezpieczny. Natomiast trzeba tutaj to podkreślić. Polska oparta na wartościach chrześcijańskich, żeby już, że tak powiem, nie promować tylko katolików, na wartościach chrześcijańskich jest dużo bardziej zdrowa i prosperująca i mądra niż oparta na wartościach satanistycznych. W związku z czym, jeżeli się odetniemy od chrześcijaństwa, nie chcę tutaj robić jakiejś lekcji, bo nie jestem do tego predysponowany, ale generalnie to właśnie odcięcie od wartości chrześcijańskich w Europie doprowadziło do tego rozkładu moralnego. A oparcie chociażby tej rodziny na wartościach moralnych, niekoniecznie na 10 przekazaniach, aczkolwiek nie zaszkodziłoby to, no, ale mówię, na tych wartościach chrześcijańskich nikomu by to nie spowodowało szkody. Natomiast rozluźnienie obyczajów, doprowadzenie do precedensu takiego właśnie, że wszystko jest możliwe, że widzimy dzisiaj takie sceny jak transsexuals i tak dalej, no to jest chore społeczeństwo i w związku z tym ty masz problem, tak? Leszku, natomiast... ja ci powiem rzecz, ja ty mówisz o 10 przykazaniach, ja nie miałbym nic przeciwko katolikom, gdyby przestrzegali te 10 przykazań, ale oni tylko wyciągają je jak są potrzebne, ale w życiu ich nie ma. Na ulicach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, i nie ma. Chodzą do kościoła i krzywdzą innych, siedzą w urzędach, chodzą się modlić w niedzielę o 11 do kościoła, za przeproszeniem, skurwysyny w tych urzędach, które gnębią tych ludzi, którzy karają ich mandatami, którzy nie chcą im pomóc. O czym my mówimy? Gdzie ale to tak wszystko jest? Jeżeli tak, to nie są katolicy, widzisz, bo to no, oni mogą mówić, że są, ale nie są. Bo to znowu... Rewelacja, tylko że oni najbardziej atakują, oni najbardziej się tak naprawdę bronią. Czy to jest, oni są pokrzywdzeni w tym wszystkim, a spójrzmy na tych ludzi. Słuchajcie, ja jak byłem jeszcze młodym człowiekiem, szedłem kiedyś, jeszcze nam przechodziłem, i zobaczyłem tych ludzi z tych pierwszych rzędach ławek, tych polityków w miastach, którzy robili wszystko, żeby ludziom było źle. A oni byli pierwsi w ławce, klęczeli i się modlili, jaki to oni są rewelacyjni przez godzinę w tygodniu, od godziny 11 do 12 w niedzielę. No ale krzyżacy potem... też nosili krzyż, także spokojnie. Ale Leszku, tak jest, większość jest taka. Zobacz ten PiS, nie widziałeś ich na Jasnej Górze, jak się tańczą sobie, modlą się w ogóle i tak dalej. Naprawdę? Kim oni... Kto pozwala na to, żeby ci ludzie tam chodzili? Czy to jest wina tych ludzi, czy tych, którzy tam ich puszczają? Czy ten ksiądz, biskup, czy ten kardynał, ktokolwiek inny? Dlaczego toleruje to, że ci ludzie, którzy przyczynili się do morderstwa ludzi w Polsce podczas epidemii, siedzieli, kaszczeli i dają im kwiaty? I mówią, że jeszcze mikrofon im dają, żeby mogli mówić. Ale Leczku. Bogdan, ja się z tobą absolutnie zgadzam. Tylko, że tutaj wchodzimy w tematy rozgrzeszania czy rozliczania organizacji, między innymi struktur kościelnych, które są półcywilne, półkościelne. Tutaj to jest bardzo śliski temat. To był również powód, dla którego jako młody człowiek odszedłem od kościoła na wiele lat, ponieważ czułem tą hipokryzję i tą obudę. Jeszcze to było przed tymi wszystkimi tak zwanymi aferami seksualnymi i tak dalej. Ale to jest temat zupełnie inny. Ja niechętnie bym wchodził w taki temat. Chodzi o to, że musimy szukać dobra za wszelką cenę, jako wspólnego mianownika. I to będzie dobro jakieś uniwersalne, tak? I możemy je bardzo prosto zdefiniować, jeśli byśmy musieli. W związku z czym, jeśli będziemy atakować wiarę, tą wiarę taką hardkorową, czy powiedzmy taką czystą, to będziemy osłabiać ten świat, który chcemy, żeby w pewnej formie do nas wrócił, ponieważ ten świat kiedyś, wbrew pozorom, był dużo lepszy niż ten, który dzisiaj mamy. W związku z czym atakowanie, to tak jak na przykład w polityce można powiedzieć, atak na Konfederację był atakiem na konserwatyzm, a wspieranie PiS-u czy KO. I było mówione, bardzo często powtarzane, że o, krytykujesz jakiegoś Mentzena, to głosujesz na
na Tuska, czy jakiegoś tam Kaczyńskiego. To standard, dobrze powiem. Także, ale to jest klasyczne, wiesz, dzieli rządź, albo jeżeli jesteś z nami, jesteś przeciw nami i tak dalej, ale też świat jest nieidealny i te podziały zawsze będą generowane, natomiast żyjemy w świecie kompletnie idiotycznym, kiedy czarne już nie jest czarne, białe nie jest białe i musimy niestety znaleźć jakąś ścieżkę, która nas prowadzi generalnie w dobrym kierunku, natomiast będziemy błądzić i być może po jakimś czasie okaże się, że jesteśmy kompletnie w złym kierunku, natomiast musi mieć azymut, musi mieć kompas. I ludzie stracili kompas moralny, ludzie stracili jako państwo, kraj, stracili kompas naukowy. Nauka dziś już nie jest nauką, lekarze nie są lekarzami, medycyna kompletnie została wywrócona do góry nogami, lekarstwa już nie są lekarstwami i tak dalej. W związku z czym, no, kto ma to wszystko poukładać, tak? Leszku, ja to mówiłem wczoraj, zobacz jaki jest świat. Świat żyje tak naprawdę zbrodnią, świat żyje wojną, świat żyje zabijaniem. Ludzie zamiast protestować przeciwko temu, zamiast nie zgadzać się na to, że jeden czołg, który został zniszczony, Leopard, jest w stanie uratować 10 dzieci, to nieważne jest po prostu dla nich, prawda? Trzeba zabijać, wysyłać, zabijać. Ludzie się do tego przyzwyczaili, a gdzie jest miłość? A gdzie w tym wszystkim jest najważniejsza wartość? Bo moim zdaniem najważniejszą wartością jest miłość. Pomijając wszystkie religie, gdyby ludzie reagowali miłością na drugiego, to nie byłoby żadnego problemu. Nawet religie byłyby niepotrzebne, gdyby była miłość. Ale ludzie nie potrafią miłować, ludzie potrafią zabijać się, potrafią się opluwać, krytykować, ale sercem się nie kierują po prostu w tych najważniejszych aspektach. Dla nich się wydaje, że serce to jest tylko jak ma żonę albo męża, albo mamę, albo tatę, albo dziecko. To jest ta miłość, ale ta miłość powinna być wszędzie i zakończymy ten cykl wojen na naszej planecie, bo kto to wszystko robi? I my to akceptujemy, zgadzamy się, nakręcamy się tym, wysyłamy, jeszcze robimy zbiórki na jakieś bajraktery, żeby wysyłać, żeby zabijać ludzi. No właśnie, to jest szaleństwo. Mamy klasyczny dowód i przykład na to, jak miłość do Rosjanina, inaczej, jak to nienawiść do Rosjanina została zamieniona na miłość dla Ukraińca, kiedy te same osoby, które dają Ukraińcom pomoc, żeby kupowane były rakiety i czołgi, nienawidzą Rosjan, nienawidzą przeciętnych, normalnych Rosjan, którzy mają rosyjskie nazwiska, którzy w życiu nie widzieli wojny i najchętniej. Pozbyłoby się również Putina. To nie są ludzie, którzy są prowojenni, są również uwikłani w to. 300-tysięczna armia rosyjska też nie jest przypadkiem. Ci ludzie również są z poboru. Wprawdzie Putin się chwali, że większość z nich prawdę się zaciągnęła do wojska na ochotnika. To jest absolutna bzdura. Kto chce iść na wojnę i zginąć? Nawet w tak zwanej bezpiecznej wojnie, że Putin ma przewagę. Zawsze wojna. Nawet ludzie nie chcą strzelać z żywej amunicji na poligonie, bo zawsze można w czapę. Także tutaj może ja ze swojej strony skończę, bo tutaj są to truizmy. Natomiast ostatnie zdanie. A ja stawiam na człowieka w sensie, że ta uniwersalna dobroć zwycięży, natomiast nie stawiam na człowieka jako zdolnego decydować o swoim losie. No tak, niestety. Ale ja jestem też dobrej nadziei, że ludzie jednak zaczną po prostu kierować się miłością, bo to jest, ja tak kiedyś powiedziałem na jakimś programie, miłość jest stanem fabrycznym człowieka, który został niestety wypatrzony. Zostaliśmy przeprogramowani, narzucane nam są różne historie od dziecka, od przedszkola i tak dalej, im ta miłość została gdzieś, nie wiem. Ona niby gdzieś jest, bo ona jest wewnętrznie, ale nie potrafimy jej wyeksponować. Ważne jest to, aby odrzucić te wszystkie naleciałości, które od dziecka mamy i wrócić do tego stanu fabrycznego, którą jest miłość i świat będzie piękniejszy i nie będziemy musieli się tak naprawdę wyżywać na wszystkich innych, bo nie będzie takiej potrzeby, nie będzie potrzeby szukania powodu, aby go. Tak jest. Dzięki Leszku, widzimy się, słuchajcie, mam nadzieję, że z Leszkiem za tydzień. Dzisiaj było bardzo, końcówka była przynajmniej bardzo emocjonująca, ale moim zdaniem też wiele wartości z tej dyskusji było do wyciągnięcia. Pamiętajcie, żeby udostępniać ten materiał, pamiętajcie, aby być z nami i do zobaczenia, słuchajcie. Dzięki Leszku, dzięki wszystkim. Może, porozmawiajmy o tej demokracji bezpośredniej, ja przyjdę kompletnie przygotowany i zobaczymy, gdzie to poprowadzi. Okay. To mamy, słuchajcie, za tydzień materiał o demokracji bezpośredniej, gdzie Leszek będzie adwokatem diabła. A ty będziesz prowadzącym. Tak jest. Jak powinien. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej. Mamy dla was szczytny moc, naiwności martwa noc. Mamy to, by zabić was, panowania mroczny czas.
pracowali, ci się sławi karnie mali. Damy wam nadzieję, pici, szalala, szepczą w koło celebryci, szalala. Z nami dziwki i pajace, pustoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, szalala, wciąż marzycie o swym raju, szalala. Wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Mamy dla was Szczepień moc, naiwności martwa noc. Mamy władzę, mamy czas, by się kłaniał nisko pas. A gdy ducha wyzioniecie, wszystko nasze będzie w świecie. Wasze prochy rozsypiemy na spokojnie i bez tremy. Damy wam nadzieję, pici, szalala, szepczą w koło celebryci, szalala. Z nami dziwki i pajace, pustoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, szalala. Wciąż marzycie o swym raju, szalala. Wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Marzą wam się kluby, bary, macie teraz tylko kary. Marzą wam się restauracje, wciąż dajemy wam frustrację. Damy wam nadzieję, pici, szalala, szepczą w koło celebryci, szalala. Z nami dziwki i pajace, pustoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, marzycie o swym raju, wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Zacznij działać. Nie trudź się. Twórz kruby i świerców w prawdę. Zmień swój świat. Zmień swoją przyszłość.